Bardzo serdecznie witam was, zaczynamy półfinał Ligi Narodów, tak? Z tej strony Sarmato ze Skrzatek Kompanii, bardzo mi miło, że jesteście, bardzo mi miło, że wszystkie... widzę wszystkie osoby, które już są Wszystkich, którzy się z nami łączą i tych, którzy właśnie tutaj komentują Widzę, że odpalił się też bot, także bota też powitamy, chociaż on tutaj wielkiej radości nie będzie miał Ale jest, jest widzę pan FIFA, jest widzę pan Paweł, także już piszą, także miło mi, że jesteście Czołem moi drodzy, witajcie, i co piszcie najlepiej, jaki wynik wstawiacie, e, jaki rezultat dla Polaków. Op. A tymczasem wybiła by godzina 18, także meczyk się już rozpoczyna. Gotowi na mecz. Pisałem, pytałem, wydaje mi się, że wszyscy, wszyscy tutaj już ten, o, wszyscy już się gromadzimy. I co, I, i tylko zwycięstwo, no ja to nie będę. Nie będę tutaj mówił, wiadomo, Stany Zjednoczone to nie będzie prosty rywal e, Nie ma co ukrywać, natomiast no... Ja tu się spodziewam się, mam nadzieję na... na zwycięstwo. Ja bym wolał obronić Mistrzostwo Świata jak wygrać szmelc ligę Narodów i Pan Eb. <grym> Moi drodzy, ja wi widzę, że tutaj cała tej, ten, Cała tutaj e, ta... E, lista, litania rzeczy, które byście woleli e, e, Oczywiście też bym wolał wygrać Mistrzostwo Olimpijskie Czy Mistrzostwo Świata, natomiast no... Nie dzisiaj jest ten turniej, no Zwycięstwo spowilić, wiecie, to też nie jest tak, że są sloty yy, i już jest ten. zamknięty. A tymczasem, moi drodzy Bartek, Kurek na zagrywce, oddajmy też trochę tego i skuteczna zagrywka, odrzuceni trochę Amerykanie i niestety, koń... nie... nie trafia, o, fajnie, jeden do czterech moi drodzy. A wcześniej ma... czy nie będzie jakiegoś challenge'u, czyli będzie sprawdzenia. Witajcie, Dawid Kubacki wygrał, tak, oglądałem z rodziną dzisiaj ten konkurs. Nie było, koniec końców, streamka z, z, z skoków narciarskich, wybaczcie, postaram się jutro zrobić, jutro, z, może o trzyna, chyba 13 jutro ten konkurs, e, no niestety no, nie, nie mogę też tak zniknąć i, i, i robić streama przez cały dzień e, pod rząd, po tym no, mamy też gości w domu, o, pole, pole, tak mi się wydawało, że było w pole, e, challenge wykazuje, że, 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 że już jest, że w pole jest. Dawid Klacki wygrał po raz szósty letni zawody Grand Prix w Wiśle. Także no jest zawodnikiem, który do tej pory już miał najwięcej zwycięstw z latem, a teraz tą przewagę jeszcze powiększył. Um, no. Co tam jeszcze, moi drodzy? 0-0 zero zero oczywiście w setach pokazuje nam tutaj realizator. No, niezwykłe, trwa pierwsze sety dopiero co się zaczął Tymczasem, e, miło, że przejęli piłkę przed chwilą Amerykanie, punkt dla Polaków, 2-4, e, prowadzimy. Szmelc Ligi Narodów, nikt nie gra na 100%, wszyscy i blisko, wszyscy na 100%. No wiesz, panie, ja nie nazywałbym tej Ligi Narodów Szmelcem, bo nie, nie wiem, czemu takie nastawienie negatywne. Oczywiście, że jest to e, turniej mniejszej walgi, ale to nic niezwykłego, no wiesz, no to, to turniej mniejszych y, rangi też się, też się, też są potrzebne. E, wiesz, my też nie, nie czy, czy my nie gramy na 100%. Fajnie byłoby to Ligę Ligi Narodów wygrać, no czemu nie, no ale wiesz, ale i teraz się nie emocjonujemy. Bo to też nam dobrze mówi, wiesz, pamiętaj, że do Mistrzostw Świata. Nie zostało tak dużo czasu, to jest. Nie ma wielu, nie będzie innych, wielu okazji do sprawdzenia drużyny. Mamy Ligę Narodów, potem mamy jeszcze memorię Huberta Wagnera. I jak chcemy się mierzyć z najlepszymi drużynami i chcemy na ich tle się przygotowywać do Mistrzostw Świata, bo ja tylko w takie przygotowanie wierzę. Nie wierzę, że my się gdzieś w hali, w spale i ich chłopaki będą sami ze sobą tronować. Trzeba się mierzyć z najlepszymi i Liga Narodów właśnie po to jest i to nam daje, tak? Udało się nam. I myślę, że daje nam też dobry mental jak wyeliminowanie pokonanie Brazylii. Teraz jednak po porażce z Iranem, wygranie z tym Iranem. Także ja bym wcale się z tej ligi narodów nie śmiał A ona strzeli nas Amerykanie, ale jeszcze piłka w górze, jeszcze będzie atak. Nie, kiwka, jeszcze piłka trwa. I tam jakaś tam no już dobra, przepychanie, przekiwanie, ale bronią nasi na szczęście. Będzie atak z lewej strony tam dobrze śliwkę tam uderzał, ale jednak kończą Amerykanie. Dzień dobry, pozdrowienia! Czołem panie Janie! Witaj serdecznie! Witajcie bardzo serdecznie na razie kawą. E, słuchaj, już e, słyszałem, już były pytania generalnie na, na czacie, na streamku. Jak tam, jak tam gdzie zniknął Jan Wojtala, także jesteś tutaj integralnym elementem e, naszych streamków. Miło mi, że ponownie do nas spadasz. Tymczasem serwis Amerykański, amerykański serwis. Trochę dziwnie to brzmi. Jest! Dobra, jest, jest, jest skończony atak, 4 do 6. Daleko poleciał, Kamil Stoch, yy, trzeci, no, Karl Geiger był chyba trzeci, tak? Bo już nie wiem, czy to takiego określasz. Yy, tak, no, w ogóle, no, śmieję się oczywiście, że jakie nie streamowałem skoków narciarskich, to akurat nasi wygrali, no. Cóż, nie, cóż, jak żeby inaczej, co? No, ale, yy, skoki, skoki takie typowe dzisiaj były u nas do obiadu, do rosowu, tak po staropolsku, po rodzinnemu. Yy, jutro postaramy się dla was spotkać też na a właśnie na streamku, a, tymczasem siatkówka, a może jutro też siatkówka. Zobaczymy, jak się potoczą losy naszej drużyny. Najważniejsze, że jesteśmy już w półfinale, jesteśmy już w strefie medalowej. E, no, zagramy jeszcze jeden mecz na pewno. Zagramy mecz o trzecie miejsce albo mecz finałowy. I miejmy nadzieję, że zagramy, wejdziemy do finału. Ja sobie dużo opiecuję Na razie dobrze wygląda nasza drużyna na tle Amerykanów. Sprawda, gra jeszcze się toczy. Wybronili się Amerykanie też jakby cudem. Kończą, cholera. Po 6 punktów. Już ich tak, po, już tak ich pochwaliłem naszych, a tymczasem strata, natomiast spokojnie jeszcze, czem panie śmierdzielu, witaj serdecznie. Um, tak, no dobra, witam was wszystkich i patrzę na naszą ankietę, oczywiście zachęcam do głosowania, czy Polska zdobędzie medal Ligi Narodów, tak, i to można głosować jakiego koloru, a tymczasem jest na szczęście auty Amerykanów. Hop, 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 hop. Czy prezentacja Szwecji nigdy nie gra z Polski w siatę? Nie wiem czy prezentacja Szwecji ma światkówkę w ogóle rozwiniętą w jakiś sposób Nie wiem na jakim poziomie jest prezentacja Szwecji w siatkówkę, nie kojarzę jej zupełnie um. Wiesz, do tej Ligi Narodów, tej, tej jakby, tej fazy głównej to do, docierają chyba te lepsze zespoły Więc ja nie, nie wiem w sumie do końca jak wyglądają e, te rozgrywki niższych lig e, Oooo, panie Janie, dzień dobry, pozdrowienia bardzo, dzień... kiedy będzie jakiś konkurs, quiz, proszę powiedzieć? Dzień dobry, panie dziękuję ci serdecznie, fajnie, że jesteś, dziękuję za, za, za swoje, twoje wsparcie. Myślę, co, no trochę nam wakacje powstrzymały te konkursy, quizy, będą jeszcze na pewno, ja się, ja myślałem coś o siatkarskim quizie, to nic nie wymyśliłem z niego jakby w, w, w tym temacie, więc spokojnie będą, ale no na razie coś mi trochę w rozjazdach, trochę też było mniej streamków ostatnio, więc nie jest to najbardziej sprzyjający moment, żeby usiąść i coś powymyślać. A tymczasem po 8 punktów niestety Amerykanie wyrównują. Nie wiem, nie wiem Panie B, jaki jest poziom szwedzkiej piłki siatkowej i zupełnie nie kojarzę tej reprezentacji. Co znaczy, że raczej nie jest za, za dobry, co? Więc myślę, że dlatego nie grają z naszymi, no bo nasi grają w mistrzostwach świata, Europy, olimpiadach, gdzie się trzeba kwalifikować. A jak ktoś ma drużynę na nie za dobrym poziomie, no to pewnie mu to ciężko, ciężko robić. A co możemy rzucać. czekajcie, reprezentacja Szwecji. Z Szwecji. Siatkówka. Zobaczmy, jakie są największe sukcesy tej drużyny. A w piłce siatkowej mężczyzna, no oczywiście. No widzisz, co tu mamy? O, drugi srebrny medal mistrzostw Europy 89, zobacz. Najwyższe, Znaczy tak, raz byli na Olimpiadzie w, 98, w 7 miejsce Dwa razy na mistrzostwa świata 90-94. Mistrzostwa Europy już częściej, ale to też 16, 17, 9, 4, no raz medal. I w 2017 roku trzecie miejsce Ligi Europejskiej. Cóż to za Liga Europejska, ale nie kojarzę za bardzo, że takie coś jest. Ehm. A dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ehm. Dobra, i to już nam rozwiązała, rozwiązała nam się sprawa, jak wyglądają te niższe ligi. Liga Europejska to jest trochę jak e, Puchar Kontynentalny e, w Skokach. W sensie to jest liga, która jest niższa niż Liga Narodów. I po prostu zwycięzca Ligi Europejskiej. Out. Out Amerykanów. Wieli Challenge, taki minimalny aucik, ale jest out, najważniejsze. No. Także wracając, panie Ebem, no oni grają w tej Lidze Europejskiej czy jakby w niższej lidze niż Liga Narodów. Jak nazywacie, jak nazywacie Schmelz Ligą, Ligę Narodów, to jak nazywiecie Ligę Europejską, co? Ehm, więc no, natomiast no i tam zwycięzcy tej Ligi Europejskiej mogą zagrać w Lidze Narodów? Ehm, no w Szwajcarii raz byli tam trzeci. W zeszłym roku kto tam wygrał, z ciekawości, 22 Złota Liga Europejska, Srebrna Liga Europejska? Ha, coś chyba jakiś tam ten. Zwyciężył... Nie, czekajcie. Warazin, Czechy, Turcja, co to w ogóle, co chodzi? A, gospodarz, dobra, złoto. W zeszłym roku wygrały Czechy e, tą ligę europejską, druga była Turcja, a trzecia była Chorwacja, proszę bardzo, czyli Czechy, rozumiem, dołączą do Ligi Narodów e, w przyszłym sezonie, tak? Jeżeli dobrze to sprawdziłem. A tymczasem, a Bartek Korek z prawej strony, jest tak nieskuteczny, obronili się Amerykanie, ale blok tutaj zadziałał i mamy 11 punkt dla Polaków. Jest, 11 punkt. Hej, czemu panie no name? Czemu panie Pomidorze, witaj serdecznie, to naszego moderatora, bardzo mi miło, że wpadasz. Czemu nie oglądamy Spring Augsburga. pierwsze, nie wiedziałem, że jest, po drugie, dalej bym nie oglądał. Może by kiedyś Augsburg dla Ciebie specjalnie poobejrzeć, po, może coś skomentować, ale to wiesz. Nie, nie, ten, nie, nie Sparing, naprawdę. <grym> Dziękuję bardzo. Czy Polska-Ameryka Polska wygra w setach 3 do 1, mówi Pan Jan. Oby się, oby się, oby się ten sprawdziło. Widziałem, że naprawdę siatki, tam Marcin Marcin lepa, chyba ty powoł 3 do 2 dla Polaków, że będzie tiebreak. E, wiadomo, spokojniejszy byłby wynik 3-1. A okej, okay. punkt za punktem idą dwie drużyny. Po 11 punktów i e, Amerykanie teraz wyrównują, niestety. Tutaj blokiem oni teraz dobrze zadziałali. Tutaj Smith w środku pokazuje rękę, jak dobrze mu została nastrzelona. Jeszcze tak, tak, bo to środkowy tutaj e, ten. A i Amerykanie serwują, Mocna zagrywka. Na razie mało błędów w zagrywce. Kurek! Jakieś lekko odrzucenie Amerykanie? Jest walka przy siatce. No, zobaczmy, bo to będzie przerwa techniczna i, I jest punkt dla Polaków, nie trafia. Techniczna, przerwa techniczna, 12 punkt dla Polaków, czyli Polacy schodzą na przerwę techniczną, na prowadzeniu i to jest zawsze dobry prognostyk. No jest zawsze dobry prognostyk, to jest zawsze miłe. Czyli prezydent Szwecji trudno by miała wygrać 3-0 w Polski. No tak, trudno by miała, bo ciężko byłoby, ciężko nam się spotkać. No my generalnie nie spadamy z tej Ligi Narodów, tej najlepszej, wiesz, ligi. Międzynarodowej. Oni tam, nie, oni tam nie wchodzą jeszcze. Do tej pory nigdy się tam nie znaleźli. Byli na Mistrzostwach Europy, tak, ale do no jakby ostatni raz na Mistrzostwach Europy zagrali w 93 roku. Ale widzę, że w latach 90. szwedzka piłka środkowa była jednak sporo lepsza niż, 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 niż ten dzisiaj. No, i jeżeli chodzi o ranking, no to z tego co widzę, no są na 58 miejscu w rankingu, a Polska na pierwszym. Niezbyt często się nasze drogi przecinają. Nie wiem czy jesteś fanem produkcji Szwecji akurat, ale... I czemu to pytasz? Ale ciekawa, 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 ciekawa sprawa. Um, no więc no... Raczej nie wygrają z nami Szwedzi 3-0. Raczej z nami nie, nie zagrają, bo, bo my je nagramy w tych turniejach wyższej rangi. Cokolwiek byśmy nie mówili o Lidze Narodów czy innych rzeczach. To jest formuła 340, nie często się to widzi. A, okej, okay, że 3, 4 razy po 30 minut. No, różne warianty się rozgrywa, czemu nie? Konkursy, quiz będą z zespołami narciarskich. Czy jeszcze kiedyś pan zrobi? No pewnie tak, ale to raczej... W sezonie zasadniczym, w sezonie zimowym raczej niż teraz. Dobra, i mamy serwis po przerwie technicznej, zawodnicy wracają i niestety Amerykanie wyrównują. Siema, dzisiaj już był oglądany mecz i Radwańskiej plus skoki przeze mnie. No ja, znaczy oglądałem skoki. Świąteka Radwańskiej widziałem jakiś urywek w telewizji, ale wiesz co, no panie XYZ, nawet ja, mimo że ten sport lubię i mimo że lubię różne sportowe wydarzenia, różnego rodzaju sporty, to jednak... <laughs> Trochę za dużo jednak też z rodzinką trzeba posiedzieć, odpocząć w tą sobotę Też byłem wczoraj Nie ukrywam, nie zerwałem się skoro świt dzisiaj, wczoraj byłem też na my graliśmy w Neuroshima System RPG, także te RPG cały czas gdzieś u nas krążą Cały czas gdzieś w tle SK są Nie było z tego materiałów ani streamów, ale Ale, bo to tam stara ekipa, gdzie się spotykamy po wielu latach No i ten Teraz, no kurde Problemy w przyjęciu spadli na siebie tutaj. Nasi przyjmujący. Czternasty punkt, Amerykanie, teraz tutaj. No, mocne zagrywki. No mówię, zdarzyli się nasi. Tutaj dobrze to nie wyglądało potem jeszcze na strzeleni. Cholera. Wiecie, dobrze, w no, reducja Polski tak samo nigdy nie spadła z ligi narodów. E, tak, a jak raz miała spaść, to nie spadła. <laughs> Także tak. <laughs> no. no e, Kończąc, nie spadliśmy, bo Niemcy zostały tak, jak piszesz o tym. Spaść, ale Niemcy i Luffa specjalnie zrobiła w lidze narodów, by grana była tak, by nie było dru w drugiej lidze. Ale tam też nie wiem, czy Anglicy nie mieli spaść, tam ogólnie się trochę nakręciło, więc tam po. 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 po, po ten. Yy, po. porobili. Znaczy, wiesz, Pani FIFA, ja ogólnie uważam, że ta reforma była dobra, bo lepsze są grupy cztero zespołowe. No to to nie jest jakaś jeszcze, jeszcze. Yy, 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 niezwykłe. Okej, okay. i jest Olek Cliffy na zagrywce, ale niestety w out. Niestety, 15 punkt dla Szwedów. 15-13. E, tak, więc no... ogólnie pomysł jest dobry. My na to skorzystaliśmy, no bo to było bez sensu. Wszystkie inne grupy były po cztery drużyny, a dam, wiesz, Dywizja B, C, tak? A my, a grupa Dywizja A miała po trzy drużyny. Zróbmy, zróbmy normalnie. Wiesz, że lepiej zrobić normalnie cztero grupy, każdy z każdym, ten i w sumie się wszystko ładnie układa. Nie ma bez sensu, tam było kombinowanie wcześniej. Czerpagiet, tak jak w Stranger Things, o. Tak, ja nie oglądam Stranger Things, ale wiem, że tam e, grają w Dedeki tak? The John Johnson Dragons, tak, tak, tak. E, więc to jest coś w tym stylu, nie wiem jak jest to ukazane w serialu, więc boję się wypowiadać na ten temat. Natomiast to są to papierowe RPG, czyli, czyli te tradycyjne, e, wiesz, z kośćmi, kartami, gdzie znajomi siedzą przy stole. E, przerwa dla naszego Narzeczenia Trenera Grzbicia, 16-13, trochę nam się ten set wymyka z uwagi. Na razie jeden as Polaków 0 Amerykanów dwa bloki Amerykanów jeden Polaków eee, Skuteczność ataku tylko 33% w, w, u nas eee, Skuteczność ataku Amerykanów 48, także tu jest też przewaga drużyny ze Stanów Zjednoczonych. Czemu nie było streama ze skoków? Eee, panie Konradzie, nie było ma ze skoków, ponieważ no, już oglądałem skoki, wiesz miałem obiad, taki większy też z rodziną, z gośćmi i oglądałem rodzinnie skoki eee, przy, ob przy obiedzie po staropolsku. Zróbcie z tego live, proszę. Ależ pani XYZ, takie rzeczy już u nas na kanale były. U nas rpg się sporo w miarę znajdowało. Live były tylko jedna z specjali chyba na 1000 subów. Poczekaj. Um, może ci nad znajdę. Um, wiesz, spróbuję, może. Um, co? Wiesz, mamy jakieś świetne sesje, ale niektóre są oglądałe le lepiej lub gorzej. O, dobra. To mogę ten yy, specjal na. A nie, na 700 subów to był specjal. okej, okay. okej, okay, to gdzieś tutaj dorzucę. Mm, żywo event ten. O. Proszę bardzo, jak to weźmy. To jest najświeższy nasz materiał z dzikich puls, rpg A, a jak poszukasz, to, to, to wrzucę ten. A, wrzucę ci link. Czemu nie? To pierwsze to jest stream. Oczywiście stream ma ten minus, że. że trochę, trochę wiesz, się tam włączają widzowie. Znaczy, a minus albo plus, plus właśnie zależy. Co lubicie? Um, a tutaj taki odcinek, jakby że tak powiem. że tak powiem. E, sesja. Jakby taka regularna. Gdzie wiesz, gdzie faktycznie mm, nam tutaj siedzimy? Hop, 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 hop. Witam serdecznie. Może zrobisz drogi radku na półtora tysiąca subów? Jakieś QA? E, chętnie, ale e, nie mamy półtora tysiąca subów. Jest jest punkt, moi drodzy, bo to się w meczu zaczyna coraz więcej dziać. Jest wyrównanie po 16. Jest as serwisowy, proszę państwa. To chyba Kubo Kochanowski, tak? Jeżeli dobrze widzę. Także jest pięknie. Jest as serwisowy. Drugi dla Polaków w tym secie po 16. No dobrze, że ta zagrywka zaczęła funkcjonować. Teraz trochę problemem w przyjęciu. Ale jeszcze uderzamy. Jest. Semeniuk kończy to pięknie. Jest 17 punkcik. Ej. E, co jeszcze mamy? No to był fajny pomysł. Pewnie tak wiesz, co, my chcieliśmy, panie Peter, zrobić nawet już Q ⁇ wcześniej. Nagraliśmy zapowiedź jego Q ⁇ na chyba na, na 1250 subów. E, natomiast e, ogólnie e, zaginął nam ten materiał, więc trochę nie, nie pojawił się. E, przerwa techniczna dla Amerykanów, a jazarka na czat dokładniej. E, w pierwszej rundzie PNB Paribas Open w Warszawie zmierzy się jak świątek z Magdaleną Frank I za kim pani jest? No i Barcelona, naprawdę, żeby zarejestrować Lewego dla Lidze. E, no, to widzę, będzie bratobójcza walka. No, wiesz, no za kim, no. E, <grywia> zakładam, że świętek wygra. Chociaż ja wiesz, zawsze, zawsze życzę wszystkim zawodnikom. E, ten. Magdafron chyba ostatnio wygrała Mistrzostwa Polski, tak? Chociaż tak chyba dlatego, że świętek chyba nie brał udziału. Ale niech się rozwija też ta zawodniczka, jak najbardziej. E, no, była, była informacja. Tak, e, to był fajny pomysł. No, zobaczymy, żebyście chcieli coś takiego. Tylko, wiecie, no wy, nie jestem do końca pytać, pewien aż tak. E, bo wy zadajecie chyba te pytania, które Was w miarę interesują, e, tak na co dzień. Natomiast, no, okay, no, QA ma jakieś tam swoją formułę, też taką, że, że wiecie, że może tam, e, może by do reszty redaktorów coś tam zapytać, no. I niestety, na krótko, rozgrywają Amerykanie, zdobywają punkt 17 i wyrównują w tym secie. Niecham przeczytać, kurde komentarz, coś ze świątek, no. Spokojnie, moi drodzy, dużo się dzieje, jest meczik, ja tu odpowiadam, opowiadam wam na różne tematy. Nie wszystko na raz jestem w stanie zrobić, no, ale dobra. Jest i e, siatkówka, jest i półfinał po 17 i miejmy nadzieję, że, że będzie ten. Gender, schodzi za niego Kurt Russell. Kaj, przepraszam, na jakby, kaj, myślałem, że ten. Hop. I niestety blok amerykański znowu skutecznie. A, monster block, krzyczy tam realizator. 18-17, Amerykanie znowu na prowadzeniu. E, Wisła Kraków, pokonała po raz pierwszy mecz w pierwszej lidze w Ryselu, jak już przeczytał pan. A, tak e, no rozumiem, że rozumiem, że wygrali faktycznie e, No dawno nie gra Wisła w pierwszej lidze chyba to nie raz jak się nazywa Ekstraklasa pierwszą ligą Jeden skuteczny blok Polaków, trzy skuteczne bloki Amerykanów Teraz jeszcze walczymy, piłka podbita Już się wydawało, że będzie dobry atak, a niestety przebijamy. Ej, nas kiwnęli. Jest podłoga jednak. Sygnalizują coś nasi, nie wiem, ale to wyglądało trochę jak podłoga. Czy challenge będzie? No dobra, zobaczę, czy będzie podbić, czy bo, bo chyba zideo challenge, czy piłka dotknęła, dotknęła boiska. Czekaj, dwa okej okay, Nie oglądam tego meczu, nie ukrywam. No coś, no dobra, z drugiej strony, no już jest 19-17. Może nie ma co tych challenge y tak trzymać do końcówki, no bo jak się okaże, że. Um, to trzeba trzeba walczyć o każdy punkt. Um, ostatnio w meczu Tenor Grbic miał dobre challenge Udawało mu się tam zdobywać e, punkty w ważnych momencie. Um, natomiast. E, ten. I jak? Pałkę w boisku. Była. No, no niestety. Niestety, najpierw dotknęła boiska, potem dopiero ręki zawodnika. Floor touch, no. Hop. Czy znam Tomoka Lacha? <grym> nie wiem, nie kojarzę. Znaczy. Wiesz, jest takie nazwisko, które brzmi jakbym znał, ale w tej chwili ci nie odpowiem, w tej chwili nie, nie ten, nie, wiesz, um, w tej chwili nie pamięci, cóż, cóż to może być, cóż to może być. Hop, 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 hop. I co tu jeszcze? No dobra, jesteśmy, jesteśmy na bieżąco. Przepraszam, tak się dopatrzyłem. Eee, no. Eee, no. Właśnie, to co mam wysyłałem i, i ten. Dobra, jeszcze walka. Olo. Jest, po 19. Po 19 punktów, także jest, jest, jest ważny punkt. No i pięknie tam nie miał ra nie, nie dał rady zupełnie. Bieniu umieszcza piłkę w środek komentarz po prostu sport. Wiesz co, ja nie jestem dobry w komentarzach tych komentatorów, naprawdę. <grym> um, no cóż, wiesz, pe pewnie słyszałem, pewnie go nawet wiesz, może bym go nawet skojarzył, ale ja mam słabą pani do nazwisk ogólnie, więc to też nie chcę. Niech chcę tutaj ten. O, po taśmie kurek piłka przechodzi na szczęście, nie było zmarnowanej zagrywki. Ale teraz, no, nas strzelony i piłka um, niestety out. Znaczy w sensie niestety Amerykanie skutecznie A kurak nie był do końca pewien, czy próbuje górą przyjmować, czy jak Jakoś taki złapany trochę nawyk wykroku. E, 20 19, więc jest cały czas punkt za punkt ogólnie jest dość intensywnie usa Chcesz <śleszy> ten? Nie A myślałem, że może ten o, I co, 21 punkt? A, nie, nie wiem, może być jakiś, jakiś dłuższy kabel do tego urządzenia, bo to taki krótki i nie bardzo sięga. był. Tak, właśnie, właśnie boję się, czy gdzieś nie. Okej. Okay. No dobra, nie ma, to nie ma, to trudno. Tylko tak ten. Czy ta, czy challenge, zobaczmy. No przydałoby się punkt, bo teraz 21:19, a 20, 20 to jest zupełnie inny wynik, ale cóż, zobaczymy. W tej chwili gdy nie komentuję mecz taki w Sosnowie, co matka. I wrócił Marcin Fedek do komentowania w Polsce sport, który tam był zawieszony za to Gucci sruci tak? Nie było kontaktu. No, ale trudno. Szkoda, szkoda nie jest nieskuteczny challenge i niestety nie ma punktu dla Polaków. No i dobra, no i będzie ciężka sytuacja w tym pierwszym secie. Szkoda, że się na pierwszy set przegrali. Dobrze momentami szło. Ale mylą się Amerykanie. Zagrywka w out. No i dobra. 21-20, no może to był główny cel tego challenge'u Może chodziło bardziej o to, żeby wybić z rytmu e, Amerykanów, także jeżeli tak chodziło o to, to um, No to się udało I co, będzie jakaś zmiana u nas? Chyba tak e, Janusz schodzi, tak, za niego Kaczmarek I jeszcze co, Kurek schodzi widzę Zobaczmy kto, kto tam za kurka a Kurek schodzi, a za niego Łomacz, Grzegorz Łomacz Podwójną zmianę. Jest zagrywka. O, aż przeszła na naszą stronę piłka wybita. Jest. Jest skończona akcja. Mimo zamieszania udało się ją skończyć. Także super. Po 21. Ale trener Amerykanów niezbyt zadowolony. No, ale wszystko jeszcze się może rozstrzygnąć no, po, po 12. Dobra, po 21 punktów oczywiście. Jak najbardziej. Jak najbardziej jeszcze może być. Ale dobra, polska zagryw Polska piłka po naszej stronie. Jest zagrywka. Zobaczmy, jak to. Mocna zagrywka, znowu przejdzie piłka. Nie, tam walka przy i niestety. Ach, już myślałem, że przejdzie całkiem. Jednak Amerykanie jakoś się zdążyli przedłużyć, kiwnąć. Tam była walka przy siadce, ale nieskuteczna tym razem. Tajbienik skakał, ale za nisko. Niestety. I nie zdążył ani Semeniuk, ani Łomacz tam odebrać tej piłki, szkoda. 22 do 21, jej. Co za zagrywka Amerykanów, to teraz, wiadomo, y no, wszyscy liczymy na jakiś błąd może. Na cel, nie A, jakieś proaktywki tam. Co tam na siebie wpadli zawodnicy? Po bloku, cholera, stracony punkt, kurde. I szybko zrobiło się 23-21. Dwa punkty stracone w najgorszym możliwym momencie, eeehm, co za piosenka za 10 minut? Benevento, Pizza, co wie, Panie Konradzie, nie rozumiem co chodzi. To chyba już ten. Teraz wiem, że taka chyba, typ jakaś tam, jakaś co tam podpowiadać i yy, telefon na Ukrainę, a tak. Oje, posłał taką bombę, że nie zapaliśmy tej piłki. I 24 punkt. Szkoda tego seta, no niestety, bo to się już nic chyba nie zmieni. Um, 24-21, cholera jasna. Taką bombę posłał tejże Amerykanin. Był odbiór w bok. Nie zdąży, nie, nie dał rady tej wyskoczyć. Hech. piłka setowa dla Amerykanów. Znowu mocna zagrywka. Jest przyjęcie. Jest jeszcze walka. Dobra. Punkt ugrany jest 22 punkt. Także no nie będzie. Nie to, że tak całkiem do niczego. Okej, okay. no dobra to, był, to byłoby, to cudowne rozwiązanie Gdyby się udało ten seta wygrać jednak Albo będzie doprowadzić do remisu, no będzie bardzo ciężko Ale no dobra, powalczą li, li chłopaki Piłkę setowa dla Amerykanów Ale nasza zagrywka Janiek mocno uderzył Amerykaniem I Russell Kończy po bloku naszym piłkę w out". Także cóż, pierwszy set Dla Amerykanów, niestety, niestety Nie zaczęło się to za dobrze <śledzianie> Jeden na 0 Amerykanie Tam 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 Także moi drodzy, krótka przerwa, jeśli ktoś z was chce skorzystać, nie wiem Z toalety, czy pójść po coś, czy coś innego zrobić, to Jest akurat ten właściwy moment e, Przerwa, przerwa, więc no jak najbardziej Jak najbardziej można O, Marta Michałowska, Widzę właśnie wróciłem z Krakowa i ma pan green screen? Um, ogólnie mamy, natomiast nie używamy go zbyt często. Green screen to jest, nie, to jest szafa za mną, która, czy szafa i pokój za mną bez tego. W niektórych materiałach używaliśmy green screena, kiedyś na streamku też, tylko no, jakby tak na co dzień do streamowania, green screen jest. Um, no, dość. no, jest duży i po prostu jest dość irytującym. To się robi wtedy taka klatka powietrza, robi się strasznie gorąco, ktoś zasłania wszystko. I chyba nie ma to aż takiego znaczenia wielkiego. Może do jakichś gier by się przydał, tak, do sportu, no to co? Witam. No to wyczyłem. Szkoda, ale USA trochę lepsi, mi pan Patrek. No, mieli sobie swoje momenty. co, no. USA teraz wiesz, no, niestety wygrywa tego seta i tak. No fajnie, że tam coś jeszcze powalczyliśmy przez chwilę, ale no, kurde. Myślałem, że będzie lepiej to wyglądało. Jutro konkurs na Grand Prix. Liczymy na Dawida Kopackiego i pan Zygzaczek, Czołem, czołem. Eee, oczywiście. Eee, Kevin Bickner powinien wrócić do skakania. Okej. Okay. Fajnie Iga świątek grała na żywo. A, no tak jak byłaś pani Marto na żywo na Iga na, 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 na świątek to gratulacje. No ja tego meczu nie widziałem za dużo. Tam jakiś fragment w telewizji faktycznie, ale. Potem skoki oglądałem. Sporo się dzisiaj działo sportowo, w ogóle sporo się ostatnio w sporcie dzieje. Um, miejmy nadzieję, że ten mecz yy, siatkarski też się jeszcze odwróci. Że to jeszcze będzie trochę lepiej i że i że no, nasi jednak go wygrają. Wrócić okej okay. Pierwszy co dla Amerykanów, ale mam nadzieję, że polecę się podniosą i awansują do finału łatwo nie będzie pan Peter. No tak, łatwo nie będzie. No teraz będziemy musieli ten. No, będziemy kibicować, dopingować i co? I miejmy nadzieję, że wszystko się. Wszystko się uda. Rekord życiowy Kevin'a Bicknera z są 2017 To Kevin'a Bickner będzie sobie pomarzyć No, o takim wyniku pewnie może pomarzyć, oczywiście No, ale zobaczymy jak to... Jak to pójdzie w skokach, nie? <laughs> latem, wiesz, się różne rzeczy mogą wydarzyć, bo latem trochę większa randomowość jest tych skoków, tam się przynajmniej wydaje Polacy akurat dopisali raczej na te konkursy w Wiśle Natomiast, no, różne reprezentacje różnych krajów się zachowały i nie wszystkie tam się elitarnie wystąpiły USA dobrze przyjmują, my trochę gorzej, no Dobrze też blokiem grający z dla mnie lekkim zaskoczeniem, że lepiej niż nasi. My chyba tylko jeden ten, ale zobaczmy. Są tutaj tutaj były jakieś krótkie statystyki. David Smith 15, 5 punktów zdobył w tym, w tym meczu. No dobra, pierwszy z dwóch półfinałów, bo wieczorem jeszcze Włochy, Francja. Rozpoczynamy my z zagrywką i miejmy nadzieję, że w tym drugim secie pójdzie nam trochę lepiej. Tam no, przez długi czas byliśmy, no, prowadziliśmy, mieliśmy przewagę na przerwę techniczną, siedzieliśmy z jednopunktowym prowadzeniem. I... Co, to jest as tak, jest as serwisowy. No już tak przez chwilę się, zas... aż zastanawiałem, aż przez chwilę się obawiałem, czy to będzie celna zagrywka, ale jest. As tej w sam narożnik prawie, no, może nie w sam narożnik, trochę w linie przy nim. Także mamy punkt dla Polaków pierwszy i kolejna zagrywka. O, no, też mocna zagrywka. Dobrze, że ona zaczęła u nas dobrze funkcjonować w tym meczu. Chociaż niestety nie zawsze się to wystarczy. Po jednym. 2355, 5 Barcelona. Panie Krystianie, chyba nie. Chyba piąta chyba rano gdzieś widziałem bardziej te, te czy jak? Um, przyjmujemy to, co Miały dziewczyny i chłopaki mikroporty, słyszące, jak ze sobą gadały. A, tak, e, e, były te, były jakieś wymiany zdań, to, to o tym nie widziałem nawet. No, nie oglądałem tego, więc no. Ale to ciekawy pomysł, oczywiście. Ehm. Um, jak Lechia pokona Rapid i zagra z FC Basel, czy jedźcie na ten mecz? Ehm, a Basel nie, na Basel nie trafia Pogoń? Poczekaj, czy, jak to tam, się już zgłupiałem. No, jakby, 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 Pogoń, jakby Lechia czy Pogoń pokonały kolejnych rywali i był, i był, był fajny rywal dalej, to może, w faktycznie można by się wybrać, no. Nie mam tak daleko do tego Gdańska czy do Szczecina, gorzej z, z, wiesz, z kosztami tam przejazdu i, 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 życia, no ale, coś tam. Czy Kevin Paul policzył Nie mam żadnego pojęcia panie Zegnaczek. i ja się nie będę na ten temat odpowiadał Nic o tym zawodniku nie wiem Coś go pomyliłem, a właśnie tak mi się wydaje, że właśnie nie wiem na kogo ta e, Lechia trafia Wydaje mi się, że Pogoń trafia na Bazel, ale to już tam ten e, No to też mogłoby być ciekawe Trzeba by może się sprawdzić e, Jak tam wiesz STS podaje godzinę 23.55, tak? Aha, no dobra to lepiej, no bo piąta rano to najgorsza możliwa godzina, co? Okej okay. Jest, nastrzelony. Po trzy punkty, teraz wy wyrównujemy. Mam autograf od dziecka Kurowskiego, który prowadził studio i rozmawiał z Andrią Szewczenko i zebrały 2 miliony złotych. Tak, o tych 2 milionach to słyszałem, bo to na jakichś. tych, e, chyba nawet jakieś świadomości leciało. No to, ten, to no, gratulacje, bardzo miło. Um, <śm> A Jednak out, Cholera, już myślałem, że będzie blisko Asa, ale niestety out Jak skoczy Casey Larson, wiecze w plecy. Jak go pchnąć. Nie mam pojęcia. Co? 4-3. No, znowu prowadzą Amerykanie. Nie jest to najbardziej optymalny układ. Nie ma co ukrywać. Miejmy nadzieję, że. Z jednym punktem tylko, tak? Ale no. No, ciepszko u nas problemy z odbiorem. Kurek już tylko przebija na drugą stronę, żeby nie tracić całkiem punktu. Russell się my pomylił, chyba tam nie było bloku, co jest, nie, jest punkt dla nas, nie było po bloku, więc Russell, Kevin Russell po, po skosie uderza tutaj ponad blokiem i piłka w out W środę Warszawy na mecz, kto świątek, a dobra, w, środ... Ten, w środę są te mecze o, o, jednym, o 17, tak, tym mi opisaliście, że w środę ma być, ma być, no, coś może, może obejrzymy. Jest, Bieniek na zagrywce, nie myli się, uderza w wytrącenie Amerykanie, punkt dla Polaków. Ale huknął faktycznie, a serwisowy tutaj e, pomiędzy dwóch zawodników. Amerykanie jak to blado wyglądają? No tak, oczywiście, e, chociaż Iron Mountain mają tam ośrodek i były, chyba turniej kontynentalny był w zeszłym roku. Chyba kilka konkursów. Niestety, niestety tracimy bieniek na zagrywce, bo Amerykanie wykonują dobrze swoją kontrę. Czy ten na mecz i świątego kupiłem bilet? No to gratulacje, nie no. Ja oczywiście, no kiedyś chyba nie bym poszedł na taki mecz, tylko niestety, no to cały czas koszty takich wjazdów i innych rzeczy, no. My ja sobie się jeszcze przerastają, ale... No zawsze to jest, wiecie, wielkim marzeniem SK, że gdyby kanał się rozwinął. Gdyby były tutaj od was donate, y, za każde wszystkie bardzo serdecznie dziękuję za każdą zdrowkę, a gdyby jakieś były pieniądze do tych to żeby właśnie pojeździć po wydarzeniach sportowych, też coś więcej na żywo pooglądać. Na razie udało mi się być w tym roku niedawno w Gdańsku na siatkówce Także już jestem zadowolony, co prawda nie jakoś szczególnie z e, Pieniędzy SK, tylko tak po prostu się złapałem, ale no Kiedyś to się może uda Amerykańscy <sum> wyglądają uskoczek Casey Lassie i że to on Przecież załóżcie swoją kadrę na zimowy sezon Słuchajcie, skoro Kanadyjczycy zdali radę sobie z garnąć medal Olimpijski zimowy, to może i Amerykanie kiedyś No niestety, wyrównanie po 6 punktów, no Teraz punkt za punktem. Y, 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 wymieniają się dwie reprezentacje. Szkoda, po naszym bloku tam wszystko poszło. Dobrze, tracimy tych piłek po bloku, niestety. Często, że ten blok jest obijany. Amerykanie za to rzadko się dają. O, jest, myli się Smith. Więc y, zagrywkę w siatkę. Mamy punkt. No. Niewiele to znaczy, ale może będzie takim właśnie. No, przyczynkiem do ruszenia dalej do przodu. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Okej, okay. zagrywka śliwki, taki skrócony flot. No, niestety, wybita. Niestety, wygrywają Amerykanie, no. Szkoda. I to będę w odwiedzić Pana na skokach i sobie razem obejrzymy się, poznamy <laughs> Chciałbym, żebyś Pana widziła przy sobie ciasto, dziękuję bardzo Bardzo miły gest, bym oczywiście spotkał się i zjadł Posiadam Kurek z prawej będzie okazję? Dobrze uderzył, miał tam czystą Czyste polo strzału i super Tam, 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 tam Nie nie, przegrali, Amerykanie wygrali niestety Teraz jest jedna punktowa przewaga Polaków 8-7 Także wiesz ym, cały czas tutaj trochę na tym co przerwa jakaś nie? Czy to się dzieje? A zmiana, dobra Cały czas jest na ostrzy noża, no równy, równy, ten set też był równy, a nie. A daba, czyli już to było chyba przegrana na kiedy nie, nie zwrócił uwagę, jak wchodziłeś, dobra po 8, ym, ten pierwszy set też dobrze szedł. Na przerwie technicznej mieliśmy prowadzenie Potem tak wiesz, cały czas było jeden za jeden, no ale niestety nam w tym momencie tam 21, 23 nam szybko odskoczyli Amerykanie, tak? I tam udało się tam, wiesz, jedną piłkę zdobyć. tam ten, ale niestety, niestety, najpierw był setball. Ich oni przegrali swoją pierwszego sudbola. My serwowaliśmy nawet skutecznie, ale niestety, no wiesz, wykończyli. Dużo nasz blok obijają, wiesz, tak? Blok nie funkcjonuje tak jak powinien. Chyba na pierwszym stacie ma tylko jeden skuteczny blok punktowy, i kilka razy jakieś taki nastrzelony w różne kierunki. Amerykanie są dobrze z blokiem, na zdrowie. A teraz niestety, kurek w siatkę. Cóż, Bartak tak to czasem robi i Larsson wiem, ktoś świata. no dzisiaj pan Zygzaczek się przyczepił do skoków amerykańskich i ciężko no, mi tylko jak to powiedzieć amerykańskie tak, Kevin Bickner, Kressy, La Larson, Larsson znasz dobrze tych zawodników, no zdrowie zdążył tam i wcisnęli mmm, out chyba, kurde, 19. dziewięć Lewandowski w każdym razie słyszałem czy to prawda czy plotka, to prawda, chociaż czy znaczy, prawda, oczywiście, ja sam myślałem, że już tego, do tego transferu nie dojdzie, bo się tak ciągnął i ciągnął, ale jest jednak oficjalnie Polak w Barcelonie, chociaż tam są problemy z rejestracją tego Lewandowskiego w La Liga. Na razie są w Stanach e, na takim turnie przedsezonowym i chyba nawet dzisiaj w nocy dojdzie do meczu z Realem Madrid. Mówicie, część z was będzie teraz od że o 23:30, no mnie pokazuje cały czas w Google'ach. E, piąta rano, ale no. Pff. Już jak uważacie, jak tam uważacie, nie, nie, ja i tak nie będę takiego raczej oglądał. Okej, okay, jedenasty punkt dla USA. No znowu przejmę zagrywkę. Cholera jasna. W Las Vegas. okej, okay, okej okay. Ja już nie pamiętałem dokładnie gdzie. Moment że się przemieszczali, byli przecież w Miami i ten. Teraz e, tak. Allegiant Stadium, czyli faktycznie stadion sportowy w Paradise w Las Vegas. Także tam będzie mecz Jest, skórek kończy, to mamy jedenasty punkcik No, jeden do jednego tej walka, po każdy punkt, po każdą piłkę Wiadomo, Amerykanie to świetni przeciwnicy i tak się spodziewaliśmy, że ten mecz łatwy nie będzie Miejmy nadzieję, że, że jakoś się tutaj zaraz, zaraz ten wy... Że może teraz właśnie uda się złapać dwa, trzy punkty, fajnie była taka przewaga, którą nam dała pewne zabezpieczenie, na razie bieniek na zagrywce, dobrze serwuje dzisiaj ten zawodnik i ogólnie ostatnio też Ole, mocno huknął, przyjdzie piłka na naszą stronę. Mamy okazję do dobrego rozegrania akcji. tej kiwka jest. W siatkę wpadają Amerykanie, jest, dobrze. Pięknie, przerwa techniczna. Znowu mamy przeprowadzenie na przerwie technicznej. 12 punkt dla Polaków. W poprzednim secie, po poprzednim secie też tak było, niestety nie udało się tego wykorzystać. Zobaczmy, tutaj było uderzenie po bloku, ale w siatkę wpada Smith, tak, tak, tak. Więc jak najbardziej już po, 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 po akcji. Kizelewego, i chętnie bym poleciała do miasta filmów. No. Las Vegas to miasto kasyn, co? Hollywood jest chyba w Los Angeles. Czy ja już kręcę? To nie to samo. Tak, no teraz pokazuję, jak było. Tak, 8, 8 po dla Polaków, 8 dla Amerykanów. 9 dla Polaków, 9 dla Amerykanów. Teraz dwa, potem mam potem 10 dla Amerykanów, 10 dla Polaków. Tak, po jednym generalnie się wymieniają te obydwie drużyny. A teraz przerwa techniczna. Widzę trenerzy, motywują trenerzy. Amerykański trener coś tam okrzykuje swoich zawodników. No i co? Widzę jakieś tutaj światełka na trybunach, bawią się ludzie. Co? Miejmy nadzieję, że ta przerwa nas nie wybije z rytmu. To jest przerwa techniczna, przewidziana regulaminem. Więc nam. Zatem Vegas miasto zakochanych, czy coś pomyliłem? Wydaje mi się, znaczy nie wiem, jest miasto zakochanych, ale no moi drodzy, w Las Vegas są kasyna, tak? A w, to chyba w Los Angeles są, jest Hollywood i, i filmy. A które miasto jest miastem zakochanych? to nie mam zielonego pojęcia. Dobra, jest, 13 punkt, dwupunktowe prowadzenie, udaje się, atak. No dobra, no jest okej, okay. ten środek, środkowa partia seta wygrana przez naszych, teraz znowu, teraz w końcu blok zadziałał. Tutaj, punktowo w posadzkę po ta pyłka uderzyła. Zostaje biednik na zagrywce i to dobrze, bo to. Nie ma nasza zagrywka, ale niestety, out. Ale dobra. 12 punktów dla Amerykanów. Niestety. Trzy ehm, bloki skuteczne amerykańskie, takie bezpośrednie. Dwa bloki i drugi polski blok, także tutaj się trochę wyrównuje. W Karkowie pada. U nas sporo padało w nocy. Ehm, cóż. Myli się, jest auty e, Amerykanów, więc jest 14 punkt na Polaków. Hej! U nas sporo padało w nocy, wczoraj czy w, zwłaszcza trochę teraz cały czas zachmurzone niebo. tu e, teraz nie ma, ale pff, cóż. Ale może i będzie niedługo. Zobaczymy. O, jest zagrywka. Mieli. Janusz, mieli lekki problem z odbiorem tej zagrywki Amerykanie, ale niestety skutecznie. Szkoda, szkoda, bo teraz to nasze, to, to ten nasz blok jakiś rozciągnięty strasznie. Tam Śliwka bardzo w lewą stronę poleciał i piłka stracona. Szkoda. Op. Jest. Kurek, dobrze, z lewej strony. Jest, punkt zdobyty, także 13-15. No, nie wygląda tak źle. No kurde, żeby jeszcze tam troszeczkę dociągnąć. Jeszcze za dwa punkty zdobyć i to byłaby taka przewaga, której pewnie byśmy nie roztrwonili. Z drugiej strony pamiętacie... Ehm... Ach, szkoda. Z drugiej strony pewno pamiętacie, jak e, było niedawno jeszcze w Lidze Narodów, właśnie fazie zasadniczej też się wydawało, że dzieciu punktów się nie da roztrwonić, a jednak się udało. U nas w miastach na jest hełmno. Hełmno? A czemu w miastach jest hełmno, to nie kojarzę zupełnie. Eee... Zdecydowanie jakaś Wenecja, albo coś takiego, tak się zawsze mówi tamten. Dobrze jest. Jest, śliwka. Po bloku, skutecznie. 16 punkt, no. Jak utrzymamy tą dwupunktową przewagę, będzie fajnie, ale no nie wiadomo, czy tak łatwo będzie, ale dobra, dobra, dobra. 14-16, do boju. Jak tam pracy w skokach u siatkówce i polskich kluby w europejskich pucharach? No. W siatkówce na razie 1-0 w setach, prawda, Amerykanie, nie jest to najbardziej optymalny układ, no ale teraz w drugim setie my prowadzimy, mam nadzieję, że to zaraz się wyrówna. Jakby nie spojrzeć, półfinał to już jest dużo, chociaż oczywiście liczymy na finał. W zeszłym roku był srebrny medal Ligi Narodów. I kurek z prawej! Ach, zablokowana tam jeszcze, ale jeszcze gramy, jeszcze piłka się jeszcze odbiła, jeszcze w zamieszaniu. Próba jeszcze jakiegoś tam ataku przebicia. Jeszcze kurek! Jeszcze znowu ratunkowo tam wybijają chłopaki. Janusz gdzieś tam z lewej strony, no teraz ta piłka przeszła niezbyt mocno. Przeszła na stronę amerykańską. Jeszcze walczymy, przejdzie na. No niestety. Skończyli w końcu Amerykanie tą długą wymianę piłek, ale jak to wyglądało? No, fajnie, że powalczyliśmy o to, że nie było takiego odpuszczenia, że była walka przez długi, długi czas. Tak, akcja tutaj była faktycznie jeden przebieg, jeden drugi, tam 25,5 sekundy czas akcji, jak podają tej e, realizatorzy. Także no, dosyć długa wymiana piłek z jednej, z drugiej strony machali. W końcu Amerykanie niestety skończyli tej środkowy. E, no ale cóż. W skokach, jak Dawid Kubacki wygrał dzisiaj. Po raz szósty w życiu wygrał wisile letnie zawody letniego Grand Prix. Także jest niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o zawody w Wiśle, latem. A tak. jest. Po jest, jest, jest. Biłka na, na na... Amerykanie na strzeleni. Także 17 punkt dla Polaków. Pięknie. Zacznę pytania, na ja tu niestety... Pani Marto, odpowiadam w miarę możliwości, kiedy jest akurat jakaś przerwa, kiedy nie patrzę, co się dzieje aż tak, no bo niestety. Co, znaczy niestety? Czasem się sporo dzieje. Dobra. Jest Bartek Kurek na zagrywce. No kurde, żeby teraz nie sprzepsuł. <laughs> kurek czasem potrafię huknąć, ale często też niestety bije po A o co mi się raczej nie zdarza, on nisko na zagrywkę zawsze ma. 15:17. Uwaga. No, Jak się tam, czy się zmotywował, czy się skoncentrował, czy uderzył? Jest! Nastrzelony Amerykanin! Piłka wychodzi już tam, nie, jeszcze ratują. Ale zaatakowali tak leciutko, możemy to rozegrać, możemy to wystawić i kurek skończy! I jest! Osiemnasty punkt, kurka! Także pięknie, 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 pięknie! W Polskie kluby w europejskich pucharach? Na razie wszyscy raczej dobrze, natomiast no... Lech Poznań i um, Raków Częstochowa po 5-0. Mamy na tych ligi konferencji. E, Pogoń i, um, um, i Lechia, remisy, także wszystko jest jeszcze otwarte. Druga, druga ta. Druga, rewanże będą kluczowe, chociaż na no Lech i Raków to się już generalnie dostały. Nie ma co mówić. E, przerwa dla trenera amerykańskiego. Teraz patrzę. Aha, ale na czacie nic innego, więc. <laughs> w takich momentach właśnie głównie patrzę na czat. Moi drodzy, jak macie pytania, śmiało zadawajcie. Postaram się odpowiadać na różnego rodzaju tutaj tematy. Um, no i co? O, widzę pani, pokazuje tam, e, małe dziecko, malu maluszka w dzidzie na tym, na, na trybunach, ale dzieciak z słuchawkami na uszach. No i pewnie bardzo dobrze, bo nie huk i krzyki kibiców by mogły trochę przestraszyć. A tutaj proszę ten, no już pokazują tutaj kibiców włoskich też, na włoskich koszulkach reprezentacyjnych. Nie ma się co dziwić, bo faktycznie kolejny półfinał będzie Włochy-Francja. Włosi liczą na to, że, 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 że dojdą też do finału. Zobaczymy, ja bym raczej stawał na Francuzów, ale pff, Kurek uderza, jest, nie ma tutaj. tego, przyjęli Amerykanie i niestety my tutaj już um, nie, nie, tej piłki nie odejmujemy, nie, nie odbijamy. Ale dobra, 16-18 to nie jest zły wynik, jak będziemy tak ciągnęli, to nie będzie tragedii. Nieźle ustawiony Bartosz Kurek. Dobra, Amerykanie na zagrywce. Dobrze, udało się przyjąć dość dobrze. Kurek z prawej strony takuje i jest! Po, Pięknie, odbija się od zawodnika, piłka leci, leci w e, siatkę e, tfu, w podłogę, także 16-19. No i teraz! Żeby przekroczyć te magiczne 20 punktów, żeby już tak zrobiło się blisko do końca tego seta, żebyśmy tego seta wygrali. Będzie wtedy po jeden i będziemy walczyli dalej. Mano nadrobienia mecze rasowe, Wisła i puszcza Stal. Od czego zacząć? Nie mam pojęcia, czy to gdzieś w ogóle są dostępne. Znaczy Polsa to transmituje. Ja chyba nie jestem tak wielkim fanem sportu, żeby wszystkie te mecze obejrzeć Punkt dla Amerykanów, ale dobra Mamy cały czas przewagę Mam pytanie Dorotka, kto do ciebie wygra Ligę Narodów w tym roku? No myślę, że Polska, mam nadzieję Chociaż oczywiście zobaczymy jak Jak, 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 jak tutaj naszym pójdzie Jest teraz... a śliwka, cholera, myślałem, że może nie po bloku No a niestety, tracimy to prowadzenie po roztrwanie, my 18-19 Ech a jak, a jak w ogóle, a jak w ogóle właśnie pytasz o to, panie Peter, no to zobaczymy jak tu nasz, nasza ekipa. 65% mówicie, że złoty medal Polska zdobędzie w tej Lidze Narodów. 19% też srebrny, 8% że brązowy i że skończymy z niczym też 8%. Także ten, a tu czasem przerwa techniczna, na życzenie trenera Grbicia. Także słuchajcie. No, 65% z Was uważa, że będzie złoty medal ja też mam na to nadzieję. Nie jest to takie wcale pewne, ale chciałbym, żebyśmy weszli do finału przede wszystkim. To najważniejsze, żeby dzisiaj ten mecz wygrać, a w finale to już się wszystko może zdarzyć. Nie będę płakał, jak Polska nie wygra Ligi Narodów. Naprawdę, no wiadomo, że najbardziej kluczowe są przygotowania do Mistrzostw Świata, Wy też o tym mówiliście. Ja się zgadzam z tym, że Liga Narodów nie jest jakby celem w samym sobie aż tak ważnym. Natomiast, no nie deprecjonowałbym jej zupełnie, bo wygrać Ligę Narodów też trzeba umieć. Nam się to chyba jeszcze nigdy nie udało. Udało nam się wygrać Ligę Światową, która była wcześniej inną koncepcję tych rozgrywek. No dobra, Amerykanie na zagrywce i co? Po przerwie zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest przyjęcie nasze. I kurek z prawej. Pięknie, jest, 20 punkt. W wrześniu Ligę Narodów i mecz z Walią i Holandią. A, mówicie też o to. E, no, wiecie. Z drugiej strony, Ligę Narodów też będzie traktowali wyłącznie już jako przygotowanie do mundialu. No ważne będzie, żeby wygrać jeden z tych meczów, żeby nie spać z tej dywizji A Natomiast wiecie, w roku mundialu A niestety, biegnie kwałt. Co tam dokładnie wyjdzie w Lidze Narodów Piłkarskiej, to tam Chociaż oczywiście, no ja mówię, nie, nie jestem zwolennikiem, żeby te mecze odpuszczać Bo uważam, że trzeba grać jak najbardziej poważnie, żeby Żeby szukać się do mundialu w ten sposób, natomiast jakby no Niekoniecznie wynik jest aż tak istotny 19:20 20 Amerykanie serwują jest przyjęcie, jest wystawana prawo jest Kurek, który nie skończy, znaczy koń uderza, ale jeszcze nie kończy tej akcji I niestety, Kurek tutaj próbował jeszcze wybić piłkę I wyrównuje się, po 20, cholera Szkoda, 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 z 3-punktowej przewagi dochodzimy do wyrównania No nie zdążył tutaj Kurek te ręki podłożyć, ech Ja mam rację, próbuję najpierw powiedzieć mecz Rysowia-Rzeszów-Wisła, okej, okay, widzicie Um, co? No puszcza stal, to taki meczek, wiecie, chyba. Nie jest zby, nazbyt ekskluzywny. Cześć co kto lubi? Oczywiście jakbym był kibicem tych drużyn, to bym pewnie bardziej się interesował. Okej, okay, wyskakują tutaj. Jeszcze. A to raz, jeszcze kurek z prawej! Nastrzelony Amerykanin, ale jednak piłka tak gdzieś jeszcze. W... Kurde, kończę to, jeny! 21 punkt, cholera. jasna, jak tutaj wyszło, na prowadzenie. Okrutnie, No, szkoda, tego tak źle to wyglądało. No, bo tutaj, tutaj nikogo nie było. Za bardzo jakoś ten skoncentrowany e, ten skład. Jakoś nie było tak, nie było tak jak powinno wyglądać. No cóż, e, formal for wchodzi, tak na boisko. I kurde, czy w mieliśmy przewagę. A teraz 21-20. śliwka schodzi z niego Fornal i Samaniuk wciska piłkę i po 21! No! Panowie, do boju, do boju, no bo jak najbardziej. Ten set jest jeszcze do wygrania, jest teraz równo. Przejmujemy piłkę, mamy serwis. I co? No to jak gdzieś tam na strzelnię Amerykanie wcisnął tam im. Piłeczkę nasz zawodnik. I jeszcze Zajanusz. Butryn za Janusza. No dobra, na, na zagrywkę, co? Liczymy na zagrywkę Króla Butryn, to nie zawsze się udaje taka zmiana. Natomiast, no, miejmy nadzieję, że tym razem nie zepsuję, że, nie że spróbuję. A może coś to jeszcze pogra. No dobra. Zobaczmy. Musi regulować ten rugby, bo no idealnie nie jest. Chociaż no źle, nasi nie grają, oczywiście. Jest, mocna zagrywka, celna. Ej, ile, niestety. Niestety Butryn potem nie wybił tej piłki, tylko jednak, czy wybijają na aut. Także punkt dla Amerykanów, 22. Szkoda. Eee, no. Szkoda bo dobra, dobra dosyć zagrywka tylko niestety, niestety potem strata punktu z gry I teraz Butryn schodzi, do niego znowu Janusz No co? Smith schodzi na chwilę, za niego Russell Na zagrywkę też Mocne uderzenie Amerykanina Ale jest dobre przyjęcie Jest atak Bartka Kurka Trochę za słabo Kurde, no znowu na tam nie potrafią. Coś z tej prawej strony nie potrafią się wybronić. Prawo równo, nam najbardziej szwankuje. I też Janusz, tak? No, za, za, za blisko był, niestety. Cholera. Rakow ma autostradę do grupy Ligi Konferencji. Postanie przejmuje rozstawienie, będzie trafiał słabsze ekipy. Nie wiem, czy tak długo, ale powinien kolejną trafić się dobre losowanko. Miejmy takie nadzieje przynajmniej. Jest, walka, dobra, zatorski tam. 20, 22 punkt, no. Nawalczymy, 23-22. Niebezpieczny wynik, ale jeszcze można tutaj powalczyć, oczywiście. Nie mam nadzieję na raków panie FIFA. Ja generalnie najbardziej wierzę, w ten raku on do grupy wejdzie. Chyba by to piękna historia. Em, tak pani wejść do grupy. Jest szansa, tak? No jest, 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 jest jest no to spora szansa. Zobaczymy, tylko na razie końcówka seta i siatkę! Cholera jasna, ech! Ech. Setball znowu, 24-22. No cóż, czy to będzie mecz szybkie 3-0 i do, do przodu dla do Amerykanów? 24-22, no niestety. Dobra, kurek. Jest, punkt zdobyty, 24-23. No teraz trzeba wygrać punkt, trzeba wyrównać, żeby... Ło! Pani Pudu, Marto, witamy serdecznie, dziękujemy. Marta Michalska, 20 zł. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i zachęcam do kupna wspierającego, zostawienia łapki w górę subskrypcji i oglądania dziękuję, reklam. Dziękuję, dziękuję. To taki tekst, po którym się jak najbardziej mogę podpisać. Taki tekst, który jest miły w sercu każdego YouTubera, każdego tej twórcy. A tymczasem, a tak Polaków, i niestety ta piłka gdzieś w zamieszaniu spada. 25 punkt dla Amerykanów i co. I niestety. Amerykanie prowadzą punkty, ale... 2 do 0 Amerykanie prowadzą. Szkoda, bo to, jedną, to jeden punkt byśmy wygrali, byłyby przewagi i chyba by większe szanse, ale niestety, niestety e, nie udało się. 2 do 0 Amerykanie. Ha! No, także dziękuję, dziękuję pani Marto, jeszcze raz. Dziękuję za, za, za twoje wsparcie, za twoje te słowa. E, miałem z wola zmienić cel donatów, jeszcze nie, nie zdążyłem, ale dziękuję, że się tym aż tak nie przejmujesz. E, tak, aż na tej okazji aż mogę. Jakiegoś zacniejszego trunku się napić, także dzięki wielkie. I będzie ciężko, mówi pan Patryk. Będzie ciężko, niestety. Będzie ciężko, bo 2-0 to bardzo niekomfortowy wynik. Jeszcze tam, po jeden to byłoby jeszcze spoko, byśmy walczyli, ale polara. Ci polacy, nasza drużyna, no kurde, panowie, no zagrajcie, wygrajcie. Nie są to takie, nie jest to jakaś deklasacja, ale niestety Amerykanie widzą, że są napędzeni. Oni, jednak u nim wszystko wychodzi. To się wszystko zgadza. U nas trochę mniej. I co? E, Lech zagrać rundę z y, mistrzem Islandii. No to jest chyba do przejścia, co? E, no ten y, tam Reykjavik pokazał, że tak. Chociaż na no, drugiej stronie wykonali pogoń na wyjeździe. Tego nie mogę przeżyć tej, tej porażki pogoni. Jeśli żeby strzeli, to wyrównali. i Byłoby 1-1, jeden, jeden, pół biedy, ale, ale te straty punktów dla rankingu z drużyny islandzkiej naprawdę nie mogę prze przeboleć. 200 sety przegrane na wasze życzenie do mnie za dużo błędów, no było sporo błędów, no niestety, no. W tym drugim setzie już mi się wydawało, że zapali tą przewagę w środkowej części seta, tak, że było ta trzypunktowa przewaga krótka, mówię, nie no, już, już jest blisko, już tylko te 19 już było, mówię, dobra, jest dobrze. Ale niestety, panie Patryk jak widzisz, nie wyszło tak, jak tak, jak e, mielibyśmy nadzieję. E, trzecia runda ze Spartakiem Trnawą z Słowacji, no mamy no mamy złe wspomnienia ze Spartakiem Trnawą, tak? To chyba kiedyś Krakowia nie tak dawno temu odpadała z Pucharów Ale no kurde, nie no musi. Musi generalnie ten musi. Musi tam Raków przejść. Ale Raków jest taką drużyną, która może przejść. Więc wiesz Jeżeli któryś z tych klubów, to mówię, to liczę na Raków. Pierwszy Lek też ma dobrą, dobrą sytuację, tak jak pisałeś, tak? Yy, tam misji Islandii to nie jest aż taki, myślę, aż taki koks, żebyśmy go nie mogli przejść. Um, tak. Dla, tak, wróciłem ze spaceru, który został 20 złotych, zostawiła pani Marta Michałowska, także dziękujemy serdecznie. Raz jeszcze twoje zdrowie. Kurek gra, pozostali stoją i czekają na piłkę. No, tylko wiesz, w tym sensie za 2-3 razy udało się fajnie rozegrać w prawą stronę na kurkę tą piłkę, ale no oni szybko jednak się zorientowali, już tam bronili. A jak wygląda nasze przyjęcie w drugiej linii? Kiedy jest atak, wiesz, i to, to, to tam. wiesz, nasz prawy róg, to. prawy, tylny róg, to prawie nie istnieje. Także no ja tam. widzę sporo błędów. Wygrałem to 0,25 punktów, a remis to 0,115 punktów do rankingu. Tak, wiem, panie FIFA, to są małe liczby, ale no to są zawsze jednak jakieś liczby. My tych punktów nam najbardziej brakuje. I to jest to, coś, czego mnie zawsze. Okej. Okay. Pokazał się. Ło! 7 zł. Panie Janie, dziękuję Panie. za donate. Co prawda nie wyświetlił się, ale zaraz go będę wyświetlał. Krótkie nie ma bo połączenia, nie ma, no właśnie, no właśnie. Dobra, spróbujemy jeszcze raz teraz ten donate wyświetlić, bo coś tu, bo widzę go, wpadł, ale niech zaskoczył. znowu nie chce wyskoczyć. Zaraz tutaj, jeszcze zaraz spróbujemy. Niestety w donatorstwie to się czasem, czasem się zacina, ale, ale postaramy się to naprawić i zaraz powinno wszystko być. Niech święty Pan Bóg Panu błogosławi może nazwę. Zawsze bardzo. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Hop. Jest, jest na ekranie, proszę bardzo. I profesor Kowalski śpiewa dla Ciebie, panie Janie, dziękuję Ci serdecznie. Jan Wojtala, 7 złotych. Dzień dobry, pozdrowienia bardzo. Ja jako osoba bardzo wierząca wysyłam dziękuję takiego ci, ładnego do Niech święty Pan Bóg Panu błogosławi i strzeże od złego i strzeże od klątw. Zawsze i wszędzie proszę bardzo. U, zrobiło się poważnie, ale dziękuję Ci serdecznie za Twoje życzenia. <laughs> Także bardzo mi miło. I dziękuję Wam przede wszystkim wszystkim, panowie, że panie i panowie, że wspieracie sklep kompanię. To nam pomaga się rozwijać, to nam pomaga właśnie wykupywać dostępy do tych transmisji sportowych no i budować kanał Chcemy też jakieś inwestycje poczynić niedługo na rzecz naszej gotowej, żeby nam się lepiej może streamowało, żeby były, porać komputer nasz wspaniały, więc no, miejmy nadzieję, że, że, że dzięki, że nas wspieracie. Dla klubów polskich lepiej jest grać w lidze konferencji i lidze Europy. Słabsi rywale łatwiej punkty zbierać. I tak, i nie panie FIFA, no ja wiem, że, wiesz, że łatwiej teoretycznie. Część z was się mm, Ciebie, wiecie, pamiętam rok temu, jak Legia awansowała do Ligi Europy, to wiele osób mówiło, Kurde, lepiej gdyby awansowała do Ligi Konferencji, bo to będzie łatwiej ten. A tymczasem tym Legia wygrała dwa mecze w tej fazie grupowej Ligi Europy, e z dobrymi rywalami. No potem się niestety zawaliło wszystko w Legii. No ale wiesz, parę punktów Legia. Zaraz będzie coś wywaliło. Parę punktów Legia jednak e dostała, załapała. Na no, w lidze Europy są jednak większe pieniądze. E różnica wiesz. E za awans do Ligi Europy, a awans do Ligi Konferencji to jest chyba 10 milionów euro więcej. Wiesz, to jest duży, duży, duży bonus finansowy. Bo ty mówisz o tym, że wygrana to 0,25 punktów a i to prawda. Ale pamiętaj, że za każdy ten punkt jeszcze jest e, ten... E, pieniądz, tak? A, kurde, pierwsza piłka dla Amerykanów. Wygrywają e, tutaj e, pierwsze starcie Amerykanie. Nie zaczyna się najlepiej ten trzeci set. Cholera jasna. Więc wiesz, więc... E, no. Więc... E, Kluby muszą, muszą, szukać tych pieniędzy, muszą szukać tych punktów, no. Nie ma innej drogi do Europy niż przez Europę, ja to zawsze powtarzam. Nie ma innej, nie ma innej drogi, żeby nasz futbol się poprawił, jak, no, wiesz, walczyć tych, 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 tych. Forna za śliwkę na boisko, mój pan Patryk, tak. Co za prezentacja, ja nie widzę, co to, więc ten... Po Amerykanie Po bloku, jest Najważniejsze, jest punkt dla Polaków Kurde, panowie no Żeby chociaż ten, żeby chociaż tutaj Żeby teraz Setta, no muszą tego seta wygrać jak chcą, żeby mecz toczył dalej Ale no, żeby to jak najlepiej szło, żeby też chłopaki tak się nie ten Nie podomali. Kubo Kochanowski na zagrywce Dobra zagrywka, dosyć mocna, chociaż tutaj Amerykanie skutecznie, dobra, przyjęliśmy to jakoś z problemami, ale i kończymy? Nie! Chcemy, niech dobrze bije, ale jeszcze już blisko bandy. Kurde, no i to jest najgorsze: że Amerykanie mieli problem, już blisko bandy wyciąga tam y, piłkę Amerykanin, ale zdążyli to rozegrać, a my nie, jakoś mieliśmy dużo czasu na ustawienie, nic to ustawienie się nie poprawiło. Część chłopaków jakby stała i patrzyła, już chyba nie wiem, wyglądali jakbyśmy myśleli, że nic ten. No i tutaj Kochanowski w ogóle nie zareagował. Fornal stał już za daleko, no. Szkoda, no dużo takich błędów w obronie, no. Dużo właśnie, zawsze w tym przyjęciu drugiej linii, Tam to nie, nie funkcjonuje zupełnie, moim zdaniem. No dobra, jest punkt teraz. No jak. Nie ja wiem komentatorze, jak się uda, jak się uda wygrać seta, to może się uda wszystko. Jak się nie uda wygrać seta, to wiadomo, koniec meczu, no, niestety. Out tym razem, Bartka. Kurka, kurka 3-2. Jak zagrać trzecią rundę z mistrzem Islandii? 2 złote. O, tak. Bardzo proszę, ostatni na dzisiaj przyjąć. Dziękuję, panie Janie. Już klikam jeszcze raz, bo znowu coś nie wskoczyło. Kurde. Jan Ale mam nadzieję, że za chwilę wejdzie. Bardzo proszę, ostatni na dzisiaj przyjąć. 4-2, kurde. Dwupunktowe prowadzenie Amerykanów. Ech. Dobra, jeszcze. Jest. Ej. 2 złote. Hop. Bardzo proszę ostatni na dzisiaj przyjąć. Dziękuję serdecznie, pani Anie, za twoje wsparcie bardzo mi miło. Twoje zdrowie. Okej, teraz z lewej strony tutaj Pornal tam atakowałczy. Źle, niestety. Punkt dla piąty dla Amerykanów. Co tu się dzieje? Kurde. Chłopaki jesteś złożeni zupełnie. Um, coś tu trzeba zmienić, bo. Um już za maniołką wchodzi. No może, może coś Bendnoż dałem. Może da jakiś sygnał do ataku. Nie wygląda to dobrze. Widzę, że pojawiają się też nowe osoby, także bardzo serdecznie Was witam. No zwykle się, zwykle się spotykaliśmy tutaj przy w lepszych nastrojach. Teraz 2 do 0. Jest! Jest pierwszy kontakt będnoża i skutecznie mamy trzeci punkt. Czy nie ma trzeciego mieczu trzecie miejsce? Jest jutro, tak panie Konradzie? Więc... No, najważniejsza praca niby została już wykonana, tak? Wczoraj ćwierćfinale pokazaliśmy Iran. E, nie było to takie proste, ale no, udało się pokonać Irańczyków, więc już jesteśmy w strefie medalowej. Już wiadomo, że zagramy jutro mecz, tak? Pytanie tylko: czy zagramy mecz o trzecie miejsce, czy zagramy mecz e, finałowy? Lepiej byłoby finał, nie ma co ukrywać. No i niestety, wsiadka tak? Heh, znaczy, serwis. Fajnie za taką ale no, zagrywkę mu nie wyszła. 6-3: Dwa razy więcej punktów mają Amerykanie. Kurde. Kurde, kurde, kurde. No nie wygląda to dobrze. No, może coś tu się jeszcze pobudzi, ale. Chociaż. Po taśmie i kurde weszła ta zagrywka, najgorzej! Już się na siebie ucieszyli, że już yy... zepsuta piłka, to proszę bardzo, po taśmie i niestety przetoczyła się na drugą stronę. Czyli mamy asa takiego, no. Nie zdąży tutaj nikt podbiec. Ech. Cóż. No. Według twierdzeń części z Was, to w sumie lepiej gdyby nasi przegrali, bo jak przegrają, to, to powinni wygrać Mistrzostwo Świata, ale no niestety, niestety, to tak nie, nie chyba moim zdaniem nie działa. 7-3, przerwa techniczna, no coś tu macie te rugbyci, no coś tam może ich zdąży jeszcze jakoś poderwać. 2-4 w serwisach, jeśli chodzi o błędy z zagrywki, 10 błędów Amerykańców, 4 błę 14 błędów Polaków. Tak, więcej też skuteczności i ataku, i bloku po stronie amerykańskiej. Takie szybkie, szybkie statystyki. Wyświetlił nam tutaj realizator. Nie poszedł mi komentarz o pogoni. No, panie kadaradzie, z jakich rzeczy się raczej nie rzuca. Ale tak, pogoń niech da, kurde, dupy w romarzu, tak samo, jak który się legi. Niech nie da, A, no, chciałbym, żeby nie, 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 przegrali, no, oczywiście. Natomiast, no, będzie ciężko, no, pogoń... Pogoni w tym, no. W, w Danii może nie być łatwo. A jak gdyby Glechia ograła u siebie ten rapid w jeden, wiecie, jakieś 1-0 na przykład, no byłoby pięknie. O, len sobie odrzucili teraz znowu zagrywką. Kurek, piłka sytuacyjna, ale bije w siatkę. No nie, jednak po bloku. Jezu, jeszcze się już, ja już tak patrzę, mówię, nie, no wszystko idzie źle, ale na szczęście udało się. 8-4, no. Słuchajcie, no wiadomo, nic jeszcze nie jest stracone. Jeszcze niby można jak najbardziej e, ten, ten ten, 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 set wygrać, ale no nie układa się to tak, jakbyśmy chcieli. No ale dobra, no ale kibicujemy, ale mamy nadzieję, ale czekamy, więc co? Krzykniemy, że do boju polsko i miejmy nadzieję, że jakoś się tutaj odwróci ta sytuacja, że jakoś pójdzie do przodu. Teraz mamy piłkę na zagrywce. Bieniek, chyba tak? Tak, Bieniek na zagrywce. No niech ładnie, huknie, nie zrobi zrobić. Po taśmie przeszła piłka na szczęście Amerykanie tutaj kiwają Skutecznie, wszystko im wchodzi, Co, czy to atak, czy kiwka Niestety 9-4, ech No celnie, celnie tam było po linii No komentatorzy już nie mają wielu złudzeń, nie mają wielu nadziei No ale cóż, no my do końca oglądamy, my do końca próbujemy Ad serwisowy, 10 punkt dla Amerykanów na jakim wszystko wchodzi, to szkoda gadać. Ech! 10-0. 10, -0. E, tfu, 10 oczywiście 0 już. Ja już taki zmęczony. Panie Kubuś skoczył i witam panie Konradzie, tak się nie pisze, bo to super streamer. Dziękuję, panie Macieju. No i tak, Dawid Kubacki wygrywa się w Wiśle po raz szósty, to jeszcze raz przypomnimy. Bardzo pięknie... Jest! Wornal zdobyła punkt, jest! P przejęcie zagrywki od dłuższego czasu, no. Mnie zmiana na tym polu serwisowym i dobrze, bo nas tam... Rozstawiali Amerykanie, niestety. Także tak. No 10-15. No cały czas Amerykanie dwa razy więcej punktów od nas mają w tym trzecim secie. A przypomnijmy, że jeżeli go nie wygramy, to będzie nasz ostatni set. Dobra, dobra zagrywka. Piłka przeszła na naszą stronę. No trzeba to tylko ustawić się, trzeba tutaj wykorzystać. Kurde, tam jeszcze się nie wykorzystali go dobrze. Nasi jest kurek. Bronią Amerykanie, bronią kiwają i niestety celnie. I niestety oni uderzają celnie. My to się tylko tak. Tylko się my, tak mylimy, nie kończymy ataku, a Amerykanie tutaj niestety dobrze dobrze wypadają. Szkoda. Cholera jasna. No co? 11:5. Janusz schodzi za niego łoma, trzeba, tak? Um. No co, znowu Amerykanie na zagrywce? Ho! Oh. Dobra, jest odbiór, z przyjęcie, możemy to ustawić spokojnie, z prawej strony, a tak, jest, celnie, Fornel chyba, tak, tak, Fornell celnie, także nam no, z prawej strony, to jeszcze po bloku było, więc nawet jakby nie było celnie w, w boiska. to by, to by nic nie stało, no ale niestety, ale dobrze, to prawda czy kłamstwo, eee... A jak jego świątek zrezygnowała z udziału w Warszawie, bo tak coś słyszałem w wiadomościach? Nic nie ja słyszałem, panie Macieju. Dzisiaj był rozgrywany chyba ten mecz w Krakowie heretatywny, tak? Eee... <laughs> nie wiem, z tego co od was słyszałem raczej, to mówicie, że ktoś się nad wybierał do Warszawy na, na mecz, nic nie ja słyszałem. Przerwa techniczna 12.6 prowadzą Amerykanie. Cholera jasna. No Może ta przerwa techniczna zostanie jakaś wykorzystana przez do motywowania eee... przez no, trenera Grbicia, ale no nie wygląda to dobrze. Na oczywiście Iga Świątek um, Czy coś tam ten? Um, a nie, nie, nie pokazuje on chyba nic ten Chociaż nie um, Iga Świątek pokazuje się tak mówić o wojnie a. <laughs> nic, tutaj, nic tutaj, nie słyszałem, że być, miała być, miała być zmiana Już chyba po meczu, no chyba Panie Patroku tak no Oczywiście, Sejciec. Niedawno oglądaliśmy, jak przy się podnieśli e, przecież e, taki zawodnicy. I tam ma, um, chyba z 7 czy 9 punktów odrobili. Da się takie rzeczy zrobić w siatkówce. Wiadomo, że niby się da. Ale nie jest to częsty przypadek i nie jest to łatwa sprawa. Nie ma co ukrywać. No, 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 no teraz, ostatni moment, żeby cokolwiek szarpnąć. No, była przerwa techniczna. Może się okaże, że. Wiecie, może się okaże, że coś tu jeszcze. Te, no, że coś tu się jeszcze uda, ale no łatwo nie będzie. Amerykanie są w świetnej formie. Wszystko im wychodzi, a wiecie jak to jest, jak dobrze to z idzie, to się napędzają. Teraz znowu ta piłka wybita już tak, no jest przyjęta na szczęście, proba kiwki, jest, akcja, dobra. Jest Kochanowski celnie, jest, siódmy punkt, jej. Wiecie kto jest, kibice zawsze podnoszą e, tak okrzyki. No możemy jeszcze krzyknąć w górę serca, Polska wygra mecz. Mówię, łatwo nie będzie, ale, ale nie skreślałem ich od razu. Chociaż niestety, no, dzisiaj dużo błędów, dużo nieskuteczności po naszej stronie. To chyba nie było po bloku, jest auto-atak po prostu, co? Jest, ósmy punkt. Jej! Czeba tak skrzywia głowę. Patrzę głównie na was na czat, patrzę głównie na ekran z boku, więc wiesz, <laughs> trochę tutaj siedzę bokiem. Będzie sprawdzany challenge, będzie sprawdzane, czy nie było po bloku. No, nie dziwię się Amerykanom, eee, bo cóż innego mieliby zrobić. Uh. Miejmy nadzieję, że sędzia się nie pomylił. Miejmy nadzieję, że tego bloku nie było. Miejmy nadzieję, że to będzie 12.8, a nie 13.7. No i jak tam, jak tam ten. Oj, chyba był. Nie, czy. Co, było? był, był, był blok, niestety. Blok touch, tak. 13.7. I 14 punkt, jak teraz huknęli. No szkoda, bo to może był taki moment, który mógł odmienić cokolwiek w tym meczu, mógł trochę zmienić sytuację. A teraz, proszę bardzo. Amerykanie przyjęli piłkę, serwują zagrywkę, znaczy asa serwisowego Uderzają, ej, 14-7, dwa razy więcej punktów, ale już coraz gorzej ten wynik wygląda ej, Siema, czy Pani wychowana na blokach? Witaj serdecznie 147. 7 no Na uderzył, jest, punkt Ale niestety my to zdobywamy pojedyncze punkty, Amerykanie się cały czas oddalają, a nie przybliżają Trzeba by mieć teraz jakąś świetną serię a to się nie wydaje prawdopodobne, tym bardziej, że Polska dzisiaj tych serii świetnych nie miała. No mówię, no raz mieliśmy trzy punktowe prowadzenie i niestety zostało roztrwonione. Kurek... no jest mocna zagrywka, celna. No nie nie, nie, nie ma straty takiej bezpośredniej. Teraz walka przy, przy siatce. Kurde, i znowu się wywalamy. Piętnasty punkt dla Amerykanów. No, no nic nic nie idzie, niestety. Lewandowski kontuzjowany. O, to nic nie słyszałem, a co tam się wydarzyło, bo ponieważ to byłby ja. <laughs> To była informacja, od której zadrżą serca wszystkich polskich kibiców. Szkoda by było, miał być piękny debiut w meczu z Realem Madryt, co? Kurek? Zablokowany. Zablokowany kurek, także 16 punkt dla Amerykanów. 168. osiem. przecież zagrał nieoficjalny debiut. No mówię, no tak, był, tak było pewnie planowane, więc mówię, byłoby to zaskoczenie, nic nie słyszałem. Ale pod, jak pan Maciej yy, mówił, no chyba, że coś tu jednak się zdarzyło w ostatnich chwilach, tak? Ja tam nie. Nic nie słyszałem. Szkoda, szkoda tego meczu, bo nie był nie do wygrania. No, te pierwsze dwa staty były bardzo równe. Nie były możliwości tam powalczenia. Szkoda. Kaczmarek wchodzi, tak? Teraz na boisko. I co? No walczymy ogólnie jeszcze o jakieś pojedyncze punkty, żeby tutaj. Jest w auto atakują 9 punkt dla Polaków. Co się stało lewemu? No właśnie nic nie słyszałem. Ee, no ale no wiecie, może mo mogę teraz nie śledzić, no bo no wiecie, no, coś oglądają skoki. Teraz ee, teraz ten. No, słyszałem o tym, że co? Mm, ee, jak się nazywa? No słyszałem o tym, że ma bardzo na problem. Za zgłoszenie Lewandowskiego do, do, do rozgrywek La Liga w meczach towarzyskich mogą chyba sobie wszystkich tam używać. Dziesiąte punkty dla Polaków? Tak, no aut, na szczęście. Uff, Nic lewy, zdrowy. No tak, 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 jak szybko wróciłem, też nic nie wiedziałem. Więc no. Okej, okay, no tutaj widzę jakieś artykuły, że hiszpańskie media przedstawią przewidywane składy jeżeli Lewandowski ma według nich zacząć na ławce. Ale to może być jak najbardziej taki, taki zabieg specjalny, żeby go wprowadzić z większą pompą w którymś momencie, tak? Ja też się zacząć spodziewam, że Ola zacznie na ławce. E, no bo tak się zwykle robi. No to nie wiadomo, wiecie, nie jest jakoś aż tak zgrany raczej z tym, z, z drużyną, tak? Więc no wcale mnie to szczególnie nie dziwi. No przywidane składy tutaj pokazują, widzę jakieś tutaj na Twitterze, że co? Stegen, Alba Christiansen, Raucho, Dest. Pedri, Busquets, Kessie, Ansufati, Obama Young i Rafinha. Tak ma to wyglądać teoretycznie według tej Twitterowych yy, yy, doniesień. A w meczu światkarskim jest coraz gorzej: 18-10. Oh, no, szkoda na zobaczyć. Znaczki posiliły się na skórce do Banana: tak, tak. No, niestety. Ehm. Um. A oczywiście Mariusz Lewandowski, trener polskiego klubu. A, no dobra, w ten sposób żart. Okej, okay. nie skojarzyłem. Trener Radomiaka, prawda? Najgorszy mecz Ligi Narodów, według mnie. No, najgorszy bo, wiesz... W fazie zasadniczej zatem, mieliśmy dwie porażki, tak? Eee, no, Między innymi z Iranem. No, e, tam ten mecz, też ta końcówka była kiepska, tak? Ten tajbrek. No ale jednak tam. Wiesz, no tam jednak był tajbrek, jednak była walka, jednak były też wygrane momenty. Mogło się je zupełnie inaczej potoczyć. A teraz tutaj, no kurde, no, 19:10, kurde. Szkoda, że to tak idzie. Ech, co? Ja miałem, nie ukrywam, miałem nadzieję na triumf, chociaż no wiadomo, że obawiam się, że Amerykanie to dobra drużyna. Ja mówię, że łatwo nie będzie. Ale jednak jednak no nie myślałem, że ten mecz będzie miał taki obraz I że te pierwsze dwa sety, mimo że też się myliliśmy, mimo że też nie wszystko funkcjonowało, no choćby nasz blok nie działał za dobrze To wydawało się, że coś tu jest, to wiecie, to było takie jednak na styku, a teraz Teraz niestety tutaj w tym trzecim secie... Amerykanie nas deklasują Biją nas, panie Patryku, nie ma co ukrywać, biją nas mocno mm. A serwisowy, no No niestety, to się chłopaki już złożyli 20! No cóż. ach już jestem. Też mam trochę humor z bo widzę, że już tam znajomi piszą gdzieś tam na grupie. O, Polska jak zawsze przegrywa. XD i tamten Będą mnie wkurzać, że będą ten. No i się oczywiście cieszą, zawsze z takie... tacy, to są ludzie, co się cieszą z porażek swojego kraju. 21, tak. Pierwszy mecz wygraliśmy 3 do 1, a tu 3 do 0 do No, niestety, niestety. Yy, wiadomo, świetne są, stany są świetną drużyną, tak? Ja ich tak wcale nie skreślałem, nie mówię, że to będzie łatwy mecz, ale no kurde, no. Yy, 21-10, no co to w ogóle jest za ten? tylko 6 punktów serwisowych, jeden błąd. Także wiecie, no. No i znowu serwis tak potężny, że nas odrzuca i piłkę na stronę amerykańską idzie, tak? Te kolejne zmiany, teraz Semeniuk wchodzi. No ale cóż. Jest 11 punkt, kurde, tam gdzieś się pomylili Amerykanie. Jej. Możemy się z małych cie rzeczy cieszyć. I mi pan Barcelona górą? No, pewnie tak. No, nie, nie, nie oszukujmy się. Cztery nie ten. Nie zrobimy. Panie Macieju, na spokojnie. To jest tylko sport. Czy jest polka słowa jak są leki z No, wiecie, to jednak jest półfinał, tak? No, słabi to są ci, co się do półfinału nie dostali. Tak, no to jest... 22 dla Amerykanów. Aut, niestety. Bieńka. Tak, myślałem komentator, że zaraz ogłaszają oczywiście Włochy Francja, półfinał, drugi, więc no... Tak, no już co innego zrobić. No cóż no. E, e, oczywiście teraz musimy wymyślić jakieś dobre tłumaczenie. Najlepsze będzie faktycznie to, że, e, no znaczy, priorytetem. Jeszcze jest wideo challenge, tak? Czy nie było tam e, jednak e, pola? No dobra. O, daleki aut jak ten. Szkoda gadać. Teraz oczywiście możemy wymyślić dobrą wymówkę, że... Priorytetem była jest so świata, więc y, to tylko tak ten. Na to jest oczywiście głupie tłumaczenie. No ja nie uważam, żeby dostanie oklep od Amerykanów w jakikolwiek sposób pomagło nam w przygotowaniach do mundialu. Nie będę ogląda, kto komentuje. Oglądam na Polsacie sport. Kto komentuje, chyba. Swedruj no i, i ten drugi, oh jazdę, Co? co Storisowe Amerykanów 2317. 23, ten coś do powiem pojawił siatki, ale oczywiście zapomniałem nazwiska. A z serwisowym... eee, i ten. Teraz jest... Ej, to teraz jest Euro Kobiet, będzie live? Nie, panie na no nie będę robił live'a z piłki kobiecej, tak, której się zupełnie nie znam, więc no... Przede wszystkim dlatego. Wiesz, gdyby grały Polki, no to może, ale no nie... Ale nie, ten, 12 punkt dla Polaków, jej! Dacewicz, chyba tak, 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 tak. To jest pogrom, dodał, nie, po prostu byliśmy słabsi i gorszy mecz zagraliśmy No zagraliśmy gorszy mecz, zawsze ta końcówka, wiesz, no tutaj widzę trener zaczął Kręcić, że w sensie się zaczął mieszać w składzie, ale to, znaczy dobrze, bo to nie szło, tylko Niestety tutaj też zabrakło jakiegoś, no, nie zabrakło impulsu od tych wchodzących zawodników No i wstrzelamy gwoździa tutaj, jensling. Wiecie, czasem tak jest, że, czasem tak jest, że no niestety jak coś się nie, przestaje iść to przestaje się tak całkiem, tak? To, to, to wiecie, to trochę jak 6 jeden z Belgią, tak? No to nie jest tak, że polska drużyna jest aż tak beznadziejna normalnie, tylko po prostu czasem w sporcie tak jest, że wiesz, em, jak się coś zawali, to się zawali z hukiem. No teraz piłka meczowa. Piłka meczowa dla Amerykanów. I co? Jeszcze gramy. Jeszcze dobrze uderzyliśmy. Piłka przechodzi na naszą stronę. Jeszcze walka i jest po bloku uderzenie, więc mamy 13 punkt. Finał. Nie, panie Barcelonu, nie wiem kiedy jest. Po drugie, pani, będą ciekawsze rzeczy. No, nie znam nic. No to Od piłki kobiecej, zwłaszcza zagranicznych krajów w ogóle, to niezbyt mnie to interesuje. W sensie niech sobie dziewczyny gry, jak najlepiej i dobrze życzę, tylko wiesz, no. Za dużo jest innych ciekawych rzeczy. I piłka, niestety, fornal w siatkę. Piłka meczowa, za mecz zakończony. 3 zora Amerykanie wygrywają. No niestety, przegrywamy półfinał. Nie będzie nas w finale. No, będziemy jeszcze jutro walczyć o brązowy medal, tak? Ale cóż, no nie jest to takie rozwiązanie, jakie miałem nadzieję. Szkoda, szkoda. Oczywiście Amerykanie są świetnym zespołem. Oczywiście dzisiaj, jak byli, byli w gazie, byli napędzeni, bo widać od początku, że im wszystko wychodziło. Nasi, jakby na zaciągniętym hamulcu ręcznym, nie szło tak, jak miałem nadzieję, że pójdzie. No, ale to nie można tylko zwalać na winę, na to, że tam dyspozycja dnia gorsza albo coś. To coś tutaj nie zagrało, no nie ma co ukrywać. Udało się przekonać Iran. Chociaż tyle fajnie, że, że nie w ćwierćfinale odpadamy, tylko w półfinale. Zawsze to troszeczkę lepiej brzmi. Natomiast, yy, cóż. Natomiast yy, no, mogło być lepiej. Cóż to za trunek? Ja jakieś smakowe piwo znalazłem, lekkie tam yy, w lodówce. Szkoda, szkoda też, rozmi też rozmiaru tej, tej porażki. Kto wygrywa, panie Higgins, mecz skończony właśnie? USA nas pokonuje 3 do 0 w setach. Niestety. Niestety szkoda, szkoda mi najbardziej go drugiego seta, tam można było doprowadzić do gry na przewagi Może by się to inaczej trochę, trochę, trochę rozwiązało W tej, tej drugiej secie tej przewagi trzypunktowej, w dobrym momencie a Znaczy w dobrym momencie zbudowanej i potem roztrwonionej no, paru rzeczy mi szkoda w tym spotkaniu, nie ma co ukrywać, na najbardziej szkoda głównego wyniku a... Widzieliśmy, widzieliśmy <laughs> Widzieliśmy dużo lepsze mecze Ja sam miałem nadzieję, że Polacy wygrają, sam miałem tak chciałem, żeby tak było, ale cóż, no, pff, widzicie. 25-22, 25-23 i 25-13 w tym trzecim secie nie szło już nic. To jest, to jest, niestety smutna konsultacja. Ciężko, ale nie dostaliśmy, mówi no i nie ma co ukrywać. Jutro oczywiście jeszcze zagramy ten e, mecz o trzecie miejsce, no ale to już... Jutro chyba 18, tak, że... Że to to trzecie miejsca. No, zobaczymy. E, kto. Rakuś, to chyba Koks. No, tak, to prawda, oczywiście. E, Cały ase serwisowe tutaj pokazują, gdzie tam. <noise> gdzie to padały. Szkoda, drugiego seta przede wszystkim. No, tak samo powiedziałem, tego drugiego strata naprawdę było do wygrania. Mówię, ta trzypunktowa przewaga w dobrym momencie zbudowana, potem rozstrzelniona. Już ta końcówka też była taka, że mogło tam wiesz, jed, jeden atak i byłyby przewagi, no ale niestety Niestety Amerykanie i to im się udało Amerykaninom się udawało wszystko ogólnie No i co no Że brąz, no panie Hiddink jeszcze jest akcja, no, no, oczywiście jest jeszcze możliwość zdobycia brązu jutro, to też jest zawsze jakiś medal No ale liczyliśmy na więcej, ja nie ukrywam, ja mam nadzieję, że będzie Że wejdziemy do finału, że zagramy o złoty medal i wtedy, gdybyśmy w finale przegrali, to bym już aż tak nie narzekał, bo to wiesz... Ale niestety szkoda, że odpadamy w tym półfinale. Skoki w komentował Marek Krudziński z Sebastianem Szczęsnym, który był w TVP, a tak, no ja wiem, że tam było przejście w zeszłym roku, tak. Um, ten ostatni set jest kompromitacją totalną, no niestety, no... Ja się zawsze staram, takich słów mocnych aż tak często nie używać, natomiast no, oczywiście, no... Stłukli nas strasznie w tym trzecim secie, tak? No, sama to była konsekwencja tego. No, że wiecie, no, że nie szło dobrze. Pojawiły się zmiany, ale zmiany, niestety, jak widać, nie pojawiły się. E, no, nie, nie, nie podniosły tutaj e, nam e, jakości gry. Ja się trochę bawiałem tego, no, widziałem. No, znaczy, nie dziwię się aż tak, że Bartek Kurek został zdjęty, bo nie grał wybitnego meczu. No, ale i tak grał chyba najlepiej z naszych zawodników, niestety, tak? Poza Kurkiem to teraz cały zespół zagrał. No właśnie, no to mówię, no wiesz, to nie był taki Bartakurek, jak czasem wygrywający mecz bezpośrednio, no ale i tak był najlepszym zawodnikiem na, na boisku, na, na hali, na parkiecie i tak jak faktycznie wczoraj w tym meczu wczoraj w meczu mu mocno nie szło to dzisiaj to szed, szło mu trochę lepiej, ale reszcie zupełnie, zupełnie nie pokazywało. Kompromitacja panie kiedyś spokojnie, no nie jest kompromitacją dostać się do półfinału, tak? Kompromitacją to byłoby, to może nie wyjść kompromitacją to byłoby nie wyjść do turnieju finałowego, tak? Do nie, nie, nie wejść do top 8, o to byłaby kompromitacja eee, doszliśmy, doszliśmy, do fazy pucharowej Wygraliśmy ćwierćfinał, odpadliśmy e, W półfinale, no żebyśmy Żebyśmy mieli w wielu sportach Takie problemy, moi drodzy, oczywiście Jesteśmy rozczarowani i oczywiście ja nie mówię Żebyśmy byli zadowoleni z tej porażki Ale, ale mówię, mieszmy też Pamiętajmy o skali, no i że jednak um, no, nie zawsze się wygrywa <grym> Nawet w natomiast wiecie co mm, chciałem powiedzieć myśl uciekła, no mówię w wielu sportach wejście do tej fazy pucharowej byłoby wielkim sukcesem no wiadomo polska środkówka jest na bardzo wysokim poziomie i z tego się cieszymy. ale wiecie Tak. co to tu jeszcze mamy Semeniuka brakowało i Śliwkę Śliwka grał trochę, no ale też nie grał dobrze no, jako lepszy Ewelina Łubian, masakra, Grbic to do misji od dawna to mówię, z nim to bez sznurku medal sobie zawiesimy. Ehm, no panie pani Ewelino raczej bym tak nie powiedział. Tym bardziej, że no wiesz, trenera zawsze można zmienić, ale no to zawsze jest pytanie na kogo. Kogo my tam realnie możemy wyciągnąć, no trener Grbic jest no... Dobrym szkoleniowcem ogólnie, tak, no pokazała to jego praca w Zaksie oczywiście, potem w Perudzi mu nie wyszło, może tak jakby chciał. Ale spokojnie, ja bym tutaj się tak do trenera jeszcze nie czepiał. Ehm, no i coś, moi drodzy... No mówię, no ja wiem, że po, jesteśmy rozczarowani po porażce, tak? Ale no już tam, mówię, nie używajmy też aż tak okrutnych słów. Mówię, że o trzeci będziemy grali, będzie rewelacja na Francji. No moim zdaniem, panie Dionizy, Francja, Francja wygra dzisiaj z Włochami raczej, tak bym stawiał. No ale zobaczymy, no. Może się okazać, że jednak nie. Włosi u siebie, gospodarze... Czy Włosi nie przekonywali mnie do tej pory zbyt mocno swoją grą, no ale... Ale wiadomo, no, gospodarze zatrzymają trochę, trochę inaczej zawsze mają pewien 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 bonus może faktycznie ich ta hala poniesie w Bolonii. Ech, medalu olimpijskiego nie ma. No ale panie Patryku, medal olimpijski był. olimpiada była wcześniej. Już nie możemy. Nie możemy oskarżać trenera Gerbicza, że nie zdobył medalu olimpijskiego, skoro e, nie prowadził drużyny podczas Igrzysk olimpijskich naszej. Także spokojnie, spokojnie. Um, szkoda, że to półfinale przytrafić taki mecz Polakom, nie ma co się za rąk. <laughs> no wiesz, panie Peter. Ale lepiej niż w ćwierćfinale, bo e, gdybyśmy wczoraj tak zagrali, e, no to byśmy odpali jeszcze wcześniej. Tadam. No ale oczywiście, wiadomo, wiadomo, że gdybyśmy mogli sobie ustawić wszystko optymalnie, no to przegralibyśmy sobie jakiś nieważny mecz w fazie tej zasadniczej sezonu, a teraz zagrali świetny. No ale nie zawsze tak to działa. E, jak Włosi, to nawet nie mam ochoty oglądać, bo każdy oczekuje od Polaków samych wygranych. E, aha, no wiesz, jedynie, no... E, nie, no mecz od trzeciego miejsca raczej obejrzę, ja nie obiecuję, że go postreamujemy, zależy, jak się trudni dzień ułoży. No, zobaczymy, no może jednak właśnie wygrałem z Francuzami, to spok to też spokojnie. No, na ehm, 21. ten mecz będzie, chociaż ja już go nie będę streamował, bo raczej będę tam inne, na żywo się spotykał, inne rzeczy robił. Jesteśmy taką potęgą, że brąz w Lidze Narodów ee, to nic. No jesteśmy potęgą środkówców, oczywiście, tak, no teraz nad pierwszą drużyną rankingu. I trzeba oczekiwać dobrych wyników, jak najlepszych, ale no mówię, nie rozkręcajmy się z tym, że o, już nic. Nic, nic, nic nie ten. No, Chcież mówię, no ja liczyłem, że wejdziemy do finału, i wtedy srebro bym się powiedzmy zadowolił, ale cóż. Brąz na myśli, to się to to minimum. brąz na euro to też porażka. To nie jest to pewnego rodzaju porażka, bo liczyliśmy na więcej, ale no mówię, panowie, też nie, nie rozdzierajmy szat. Spokojnie. E, piłkarze że pokali po takiej porażce. Nie wiem, ale nie zdziwiłby mi się. Właściwie się je wygrają, w USA Włochy, 3-2 dla Amerykanów. No jak Amerykanie zagrają taki mecz jak dzisiaj z nami, jakim będzie wszystko dobrze szło, no to będą faworytem, czy będzie to Francja, czy będą to, to Włochy. No ale zobaczymy. Co medal olimpijski to w piłce nożnej zbyliśmy w 92. No tak, w Barcelonie. Motoryka zawodników jest kiepska z jego kadencji. No dobra, no ja tu się nie chcę wygadać, aż takim ekspertem nie jestem. Um, wiecie, no, coś trzeba było zmienić no. Generalnie um, co no, Vital już jego kadencja doszła, tam było dużo, dużo problemów. Um, to no, na myślę, że trzeba było zmienić. I wydaje mi się, że to był dobry pomysł, chociaż dużo, dużo było dużo było kombinowania z tym wyborem, jakieś konkursy dziwne. Wyszły, nie wyszły, coś tam, takie kombinowania, no ale ja tam się cieszyłem i nie chcę jeszcze tam trenera grobić jak najbardziej skreślać spokojnie. Um, Legia kontra Zagłębiu Lubin, będziesz komentował za 30 minut? Nie, panie FIFA, dzisiaj już nie będzie raczej streamka, czyli będziemy robili coś na żywo. W grach zespołowych... A to nie wiem, czekajcie... A, dobra. Dla nas dzisiejszy mecz to porażka, a nie głowy do góry, mogliśmy z 3-1 po równej walce. E, no tak, Denizy, wiadomo, ten trzeci set był tragi tragiczny, ale no, wiesz, to trzeba zawsze troszeczkę, e, troszeczkę trzeba, i... wiesz, no, też ja staram się tutaj trochę zbalansować ja też jestem rozczarowany tak ale no już nie róbmy że tragedia czy tragedia no ja myślę że tragedia straszna no spokojnie czy tak, Głębie, da radę decyzja z, z Legią wydaje mi się że nie no ale zobaczymy no zagamieł lubi generalnie gra tak randomowo że ciężko coś o nim powiedzieć konkretnego tak jak, jak mnie jak nie może dostawać lania no słuchajcie, no, ale no w sporcie to jednak zawsze każdy chce wygrać. Każdy, wiecie, inni zawodnicy też, też, też chcą wygrywać mecze i wszyscy się na tych liderów generalnie e, no najbardziej nastawiają, więc no. E, my się cieszymy, że nasza przodkówka jest na bardzo wysokim poziomie. Mierzcie, to, że nas rozczarowuje taki wynik. E, tak, e, no to też jest pewnego. To jest pewnego rodzaju pozytyw, że my. Mamy duże oczekiwania, trzeba mieć duże oczekiwania. Nie ma co tam zawsze mówić, że ojej, nic się nie uda. No to też, mówię, nie podajmy w drugą, w drugą skrajność. Bronz w nożnej to jest plus. Bronz w nożnej to jest coś niesamowitego. No, Bronz w jakiekolwiek... wiadomo, w piłce nożnej brązowym jakiejkolwiek imprezy byłby świetnym wynikiem, tak? No ale, no, poziom polskiej piłki nożnej i siatkowej to jest zupełnie inny poziom, tak? No cóż, zakończę ankietę, bo widzę, że. Po zakończeniu meczu bardzo spadł procent na to, że Polska zdobędzie złoty medal, co? Końskiej wyszło, że 50% na złoty stawiało, na brązowe 23, na srebrne 13, zostaniemy z niczym też 13. Ja pamiętam jeszcze przed chwilą były takie wyniki, że tam było 8 z niczym, 8 brązowy, złoty tam 65 i srebrny troszeczkę, więc no. Ale oczywiście, no, w miarę gorszej gry naszej reprezentacji, um, no, nastroje też siadały. Wiadomo. Um, dobra bym dorzucić mecz o brąz Polaków w piłce nożnej i wygrać, niż wygrać złoto w siatkówce w sumie. Oczywiście, że wiecie, też, też cieszymy się bardziej z tego, co nas... ...czego nam bardziej brakuje, tak? A piłka nożna jest jeszcze bardziej popularna, siatkówka jest bardzo popularna w Polsce, ale wiadomo, że piłka jest jeszcze popularniejsza, tylko... tylko mówię, to tak nie działa, to nie jest tak, że polscy siatkarze zabierają możliwość zdobycia medalu przez y, piłkarzy, no, to są... ...trochę niezależne rzeczy... ...i co, i trochę, i trochę tego, ten, gdzie tam Panu idzie, a... Cóż, mm, W piłce to się nigdy nie wydarzy. No nie wiem czy nigdy, ale nie, nie szybko raczej. Tak samo jak nie wygramy nigdy Igrzysk olimpijskiej w siatkówce. No nie no. Prędzej w nożną medal na igrzyskach niż w światkówce. No nie no, panie, panie Dionizy, zdecydowanie wydaje mi się, że prędzej. Zdecydowanie wydaje mi się, że prędzej wygramy jednak medal na Igrzyskach olimpijskich niż w szykówce niż w piłce nożnej. Tym bardziej, że myśmy już, się już bardzo dawno nie zapali do igrzysk olimpijskich w piłce nożnej przez te zasady kwalifikacji, przez to, że jest tak mało tam drużyn i przez to, że, to jest, że trzeba tam być, wiesz, młodzież, żebym euro wygrywać, mieć dobry wynik. Więc nie, no, ja oceniam szansę na zdobycie medalu w. Ym, szansę na zdobycie medalu w piłce nożnej, yy, siatkarskiego, w pewno dalej o wiele, o wiele wyższe niż yy, piłki. Legi musi przegrać, bo jak nie, to dzień do dupy. Dla mnie to nic nie zmieni osobiście, jaki będzie wynik, że powiedziawszy. Ehm, Wiesz, wszystko schodzi z Legii do Francji, zamiast Legii ma Walkiewicza iść na wypożyczenie do sobie. Nie radził w Lidze Włoskiej. No nie radził sobie w Lidze Włoskiej, panie Fifan, ale w Lidze Polskiej jest jednak zupełnie inna intensywność, więc... To, że nie dało od jakiegoś czasu, bo był moment, że Walkiewicz dobrze w tych Włoszech grał, tak? Przybył był moment, że, 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 tam był nawet prost i do kadry jako podstawy musieliśmy... Był taki moment, żeśmy mówili, kurde, ale ten Walukiewicz nam może ustawić obronę na tyle lat, tak doprowadza dobrze... Dobrze, piłkę i tak dalej. No ale niestety, niestety to się skończyło. Tam się też tam się trochę też zmieniło. Tak, w tym Kaliarii tam zmienił się trener, więc no, coś tam sobie ten Welukiewicz przestał radzić. W tak, koniec świata w igrzyskach Olimpijskim na euro w nożną nie ma meczu o brąz. No tak, no. A szkoda, bo ja uważam, że powinny być. Nie głosowałem z ręką na bym dał, że brąz przed meczem. No, ja oczywiście zagłosowałem na złoto i miałem nadzieję na jak najlepszy wynik. Kiedyś musi nas to Lewandowski, sam w meczu nie wygra, cały skład musi grać. Pamiętajmy o kompromitacji 6-1 z Belgią. No tak, panie Kiergiewskie, wiesz, to, to mówię, to czasem tak się zdarza w sporcie. Jak dzisiaj widzisz, czasem jakiś nie idzie całkiem, to się wszystko załamuje, tak? W tym meczu z Belgią też na początku nie wyglądało, że aż tak to, to wywali ten. Um... Natomiast, no się potoczyło i tak samo dzisiaj. Na no, początku meczu, powiem, czy nie powiedzieli, że przegramy go tak znacznie w tej trzeciej partii. Czasem tak po prostu jest, że jak ci wiesz, że ci przestaje iść wszystko. A, a, a Ruval po prostu czuje krew, tak? No, to jest sport, no. Jak jak pokażesz słabość, to często to wykorzysta przeciwnik, tak? No i tutaj to się też zdarzyło e, w końcówce. I coś się zdarzyło z Belgią, tak? To nie jest tak, że zawsze przegramy z Belgią 6-1, tylko po prostu, no, tak to się wtedy złożyło. Ciekawe, co powie Grbich po tym meczu. No powiesz, że walczymy jutro o bronz. Myślę, co no. że znaczy, nam no się trafi dobry rocznik U21 i nas na igrzyska Olimpijskie, No ale... Wiesz, tak dobry to myślę, na mnie nie trafi zbyt szybko. Wiesz, tam jest bardzo mało... To jest bardzo mała szansa. Tak? Na te Igrzyska jedą cztery drużyny z Europy. No to jednak... Niestety... Załapać się w Polsce, jako polska drużyna młodzieżowa no, do top 4 Europy to jest prawie niemożliwe, no. Pamiętacie ten... Pamiętacie ten turniej... Pamiętacie turniej, gdzie nie Michniewicz był e, trenerem młodzieżówki, tak? I to była sobie największa szansa od bardzo wielu lat. I co? Udało się pokonać Włochów i Belgów, tak, w grupie. I przegr ale przegraliśmy z Hiszpanami i nie pojechaliśmy na ten turniej, bo nawet wygranie dwóch meczów e w grupie nie daje nam awansu tam i wyjazdu na olimpiadę. Także, cóż, um, No, zdecydowanie prędzej stawił tak na medle środkowce. E, bo chyba nie, że nic się nie stało. Nie, no, wiesz, panie Piotryku, no będzie mnie motywował do kolejnych po prostu. Do kolejnej gry. Krakowia 2-0, pasy 6 punktów, pisze Płock też. Dobra czołówka tabeli. No wiesz, panie Dionizy, to też bym się nie rozkręcał. Pamiętajcie, że ten początek sezonu jest dziwny zawsze. Pucharowicze generalnie tracą punkty, tak, gdy grę w Pucharach. Więc tak, zewista czołówka z klasy, stal Krakowia i Płock. No, zaskocza was bardzo. NIE WYDAJE MI SIĘ ŻEBY TAK MIAŁO BYĆ PÓŹNIEJ Na no, spokojnie Słyszałem Panie Wączurek. o. Wolokiewicz to kasztan pamiętam mistrzostwa świata U-20 19 w Polsce mecz otwarcia Z Kolumbią 2-0-2 przegrane jego wielbłądy 0 umiejętności w piłki Pierwsza bramka jego Zawsze go za to wyprowadzenie w Kalili, Więc no nie wiem czy to tak słabo u niego wychodzi A Pania opinia ma że o świecie wyprowadza piłkę No tak taką opinię na pewno ma Taką ja też znam ehm, No. Słuchajcie, jak na ekstra klasę, to myślę, że sobie poradzić. Chociaż prawda, że to jest zawodnik taki obarczony, jednak tym, że nie grał, miał kontuzję, prawie nie grał. Także no to jest trochę kupowanie e, worku Kurek grał sam. E, no, Kurek i tak grał najlepiej ze wszystkich, a nie grał tak dobrze jak zwykle, więc no niestety. U nas się jak się złożyło, to się wszyscy złożyli. Przygryźmy dwa, to wiedziałem, że dupaka. E, nie wiemy czy żeby 0-2 wygrać 3-2. Nie no, są takie mecze, no wiesz, no, nie rzucę Ci teraz z pamięci, ale mi się wydaje, jestem pewien, że nad Polacy takie mieli, no na imprezach nawet wielkich, mi się wydaje, że na Mistrzostwach Świata Poprzednich albo coś. Natomiast no, wiadomo, no, nie jest to łatwe. No wiadomo, że jak przeciwnik ma już tak dużą rywalizację, to wiesz. Ale najszybszy, najszybszy przykład, no to przecież Francja wygrała z nami na Olimpiadzie w ale Było 2-0 dla Polski, a skończyło się 3-2 dla Francuzów. Także jak najbardziej da się, oglądaliśmy ten mecz. Co prawda to akurat nie Polacy tak dokonali takiej remontady, ale... Ale ogólnie możliwość jest. Co? Co um, to, to jeszcze mamy? Zalewski nie jest dobry według mnie, ale kogo chwalić? Tak, wiem, Nikola Zalewski, um, słaby zawodnik, w żadnym um, trzyma go, bo lubi, bo lubi się biczować samemu i trzyma go na siłę. chcę go teraz, te Robin pracuje, żeby dać mu lepszy kontrakt. Nie chcą go puścić do PSG. ponieważ bardzo. Bardzo nie chcą, żeby ten, nie chcą, nienawidzą tego zawodnika. Halo, co panie yy, Kamilu? Halo, jest pan. No ja jestem, że odpowiadam na pana pytania cały czas, przepraszam bardzo. Zabista czołówka Ekstraklasy, Stalkerkowie. no, no, no. Jeden przedek, to Rosja prowadziła 2 w finale ligi Olimpijskiego przegrała 3-2 z Francją, no. Wiesz, że Kraków wygrała jeden mecz w pierwszej lidze, myślisz, że Wisła awansuje do Ekstraklasy? Myślę, że w tym roku nie. Znaczy, wiecie, yy, do Ekstraklasy... Nie jest tak trudno awansować w tym znaczeniu, może nie awansować, ale nie jest trudno się zakręcić przy awansie, tak? No bo przez te baraże, czy ja je lubię ogólnie, to nie jest krytyka, ale przez baraże, przez system barażowy, no do końca pół ligi gra o awans, tak? Bo i myślę, że Wisła znajdzie się w tych, tym, 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 tym to przejść, tak? Na koniec sezonu. Natomiast no wydaje mi się, że to nie będzie wcale taka świetna, świetna dla Wisły przygoda. Nie jest tak łatwo, wiecie, to jest jednak duża zmiana, spadek klasy, zupełnie inne pieniądze. Zaw inni zawodnicy też, no i ogólnie Wisła nie, na razie nie wygląda, żeby miała się uporać ze swoimi problemami wewnętrznymi, tak? Więc no, Wisła się bardziej tam. tam trochę ma też problemów w tej koterii Błaszczykowskich i ogólnie na, 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 na cuda na kiju. Więc e, wiesz, nie spodziewam się raczej wejścia Wisły do ekstra klasy po tym jednym sezonie, może za rok. Natomiast wiecie, no, też nie będę jakoś bardzo zdziwiony, jak nie wiem, Wisła awansuje do Baraży i w barażach im się uda przepchnąć albo coś, tak? Jak najbardziej. Wizorku skończył w połowie tabeli pierwszej ligi. Na pewno nie awansuje, mówi pan Dionizy. No ja nie jestem taki pewien, że nie awansuje, ale no zakładam raczej, że zostanie w pierwszej lidze. Yy, I mówię, no myślę, że się zakręci przy tym awansie, chociaż jak mówimy, to prędzej obstawiam. O yy, właśnie zachęci się w grzała awans, o, tak? Natomiast yy, prędzej obstawiam, że będzie bliżej szóstego miejsca niż trzeciego, tak? Jeżeli chodzi o te, o te baraże. Bo jedna, jedna Polska Francja, tak? Okej, okay, no dobra, to może mi się pokręciło już, sorry. Na brakuje dwóch klasowych zawodników, dlatego nie będzie trzech z rzędu złotych medali na Mistrzostwa Świata. Wiecie, no trzy z rzędu złote medale na Mistrzostwa Świata to jest w ogóle piekielnie trudny wyczyn w każdym sporcie, dla każdej drużyny. Tym bardziej, że te drużyny się zmieniają, tak jak mówicie, to są już inni zawodnicy. Ehm, ja nie mam takich oczekiwań, że musimy wygrać Mistrzostwo Świata koniecznie, a jak nie to tragedia w ogóle ten. No bo każdy chce wygrać, moi drodzy. Budować kadra na przeklęte olimpijskie i na wstępną Ligę Narodów. Nie no spokojnie, panie Dionizy, no lepiej budować kadrę na e, druży, na która Teraz w tym roku. Na, co, e, nie ma możliwości budowy, nie ma moi drodzy, możliwości jakiegoś mitycznego budowania kadry na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu za trzy lata. E, innej niż granie kolejnych turniejów, mierzenie się z najlepszymi i ten, nie ma tak, że możemy się wycofać, kurde, z mistrzostw świata i mistrzostw Europy, i bo się szukujemy na Igrzyska Olimpijskie. To po prostu nie ma sensu zupełnie, tak. Um, to jak oceniasz mecz pogoń, brendby Lech i Rapid? Według mnie zagrali na równo, nie było widać kto prowadzi piłkę. Wiesz, te dwa mecze miały zupełnie inne fazy, tak? Pogoń w pierwszej rundzie, w pierwszej połowie, no to była generalnie stłamszona strasznie. Tam oprócz kilku zrywów Kamila Grosickiego to niewiele się działo. Natomiast w drugiej połowie, znowu pogoń siadła na tym brendby i Brandby tam zaczęło mocno przedłużać. Zresztą o tym co mówiliśmy. Wiecie, że tam bramkarz dostał kartkę za przedłużanie. Udało się wyrównać pogoni i bardzo fajnie, że udało się tego jednego gola strzelić. Szkoda, że nie było się dwóch, tak? Ale już trudno. Ale tam było tak, że ta pogona niech się działa i się działa. A z Lechią i ten to, to znowu, to wiesz, to też trochę inaczej. Lechia odwrotnie, tak? Zagrała bardzo fajną pierwszą połowę, była ta nieuznana bramka Flavio Paiszao, czy słusznie nieuznana oczywiście, ale mieli tam ze dwie, trzy sytuacje piłkarze Leki Gdański, gdzie mogli coś tam jeszcze zrobić. Natomiast, no, koniec końców, no, ten, nie, no, dobra, udało się utrzymać, no, pod koniec drugiej połowy to już była obrona Częstochowy, moi drodzy, to już było tak strasznie, strasznie, no, mocno, no, ci Wiedeńczycy siedzieli, ale dobra, remis na wyjeździe to jest dobry wynik. Wszystko jest jeszcze jest, jest możliwe. Wisła 11 albo na, Max na 9, może tak być, no. Myślę, że tak może być totalną klapą, tak czuję, myślę, że nie, tak totalną klapą to nie, no. Z grupy wyjdziemy, tak? No, to, wiecie, totalną klapą to byłoby, nie wiem, nie wyjście z grupy albo coś. Jak zdobędziemy brązowy medal Mistrzostw Świata, to nie będzie totalna klapa, to będzie, mówię, poniżej naszych oczekiwań trochę, ale no też nie możemy mieć zawsze oczekiwań złotego medalu. znaczy, Może możemy, ale to tak nigdy nie zadziała. Za dwa lata, no tak, okej. Okay, no, ja zapominam o tym, że biegiska były rok później niż powinny, także, to było Tokio 2020, ale tak naprawdę Tokio 2021, to prawda. Do drugiej fazy będzie ciężko. I co, muszę też posprawdzać, bo te mistrzostwa świata znowu trochę zmieniły formułę. Co mnie zawsze w kurwie, te formuły w świadkówce, to jest tragedia. One już nie są trochę tak grane jak poprzednie. Tam, tam wtedy można było więcej meczów stracić w poprzedniej rundzie, ile poprzednim tym. Teraz chyba szybciej wchodzą te pucharowe tabelki. No, zobaczymy. Jeszcze nie interesują się tym bardzo intensywnie. Pogoń odpadnie. No, będzie ciężko, oczywiście. Nie jest faworytem, ale niech pogra jak najlepiej. Odpuściło trochę, to zapewnia akwadziem pracują po Pogoń i zjadą siebie. No. Nie wydaje mi się, żeby tak mieli ich rozjechać, no ale to pytanie, którą pogoń spotkają, tak? Bo jak spotkają pogoń, która grała, wiesz, yy, u siebie z Islandią, albo potem yy, drugą połowę z yy, Brendby, to będzie ciężko. No ale jak spotkają pogoń, która grała na wyjeździe w, w Reykjaviku, no to faktycznie, tak? Na pogoń jest strasznie nierówno te puhary gra. I przy tym ta też była lepsza pierwsza połowa z, tą, z tym Reykjavikiem u siebie niż druga, tak? Tu znowu. Tu znowu, ten, tu znowu faktycznie, faktycznie, ten, tu znowu yy, odwrotnie, zagrała dużo gorszą pierwszą połowę u siebie, a w drugi przycisnęła, no, pogoń zagra, myślę, trochę randomowo, ale dzięki temu będzie ciekawie. Z nie taki groźny, no tak, nie był taki groźny, jak go pisali chociaż, no, miał przewagę, zwłaszcza w końcówce, tam dużo... Ta jednak jak ta ilość rzutów różnych, do tych sytuacji, których dochodzili, natomiast no, bardzo ofiarna gra obrońców Duszon Kuciak, który tam ten, no... Wiecie, Lechy tak naprawdę nie ma skłodu na puchary tam oprócz kuciaka i, i... no... i oczywiście Flavio Paiesza, który ma już 108 lat i myślałem, że 3 razy skończył karierę. To tym ciężko jakoś grać bardzo puchary, no ale... Fajnie, że walczą. Niech Padaki nie zagra, to mogą na farcie awansować. Czy znaczy może to być taki mecz, moi drodzy? Może to być taki mecz. Niewiele się nie działo. W którymś momencie Payszało strzeli 1-0 Lechia się zabunkruje, a trochę umie to zrobić i, i może być, tak, ja bym się, ja bym taki scenariusz oczywiście bardzo sobie chętnie przyjął, tak? Że... Że wiecie, że Zonkant zagrają, że nic nie będzie działo, pod koniec pierwszej połowy strzelą 1-0, potem obrona częstochowa u siebie i, i przejdą, no ale cóż... Brandby to nie jest prosty przeciwnik, to nie jest prosty przeciwnik, to prawda, ale też nie jest prosty. Potrafili wychodzić z grupy Ligi Europy, Ligi Konferencji, no tak, 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 no są bardzo doświadczone drużyny, dużo bardziej niż nasze, tak? Nie tak dawno znowu, przecież Brend by chyba lekkie gdańskie tak eliminowało z pucharów. Rapid Wiedeń, no wiadomo, że to też nie jest drużyna w teraz może najlepszym punkcie swojej historii, ale to jest zupełnie, to są poważni i przeciwnicy. Także fajnie, że nasze drużyny jakoś z nimi tak nie wyglądały źle, chociaż oczywiście zobaczymy po rewanżach. Na ćwierćfinale się skończył Mistrzostwa Świata, minimum to półfinał u siebie. No ja liczę na ten półfinał, oczywiście. Gry 2 to może się skończy fatalnie, bo Brenner bez tej słabszej pogoni wyciśnie max. No, no Brandre pewnie, wiecie, no yy, może, może, tam postrzelać, ale dobra. Zobaczymy. Yy, Rapid to drużyna poziom legi. No nie, poczekaj, ty będziesz tej legi nie lubisz, tak, więc no to chyba wyjdzie ci ten. Chyba ci to nie wyjdzie zbyt pozytywnie. To dwa sezony faza grupowa Ligi Europy i nie wychodzą, haha, w ten sposób, okej. Okay. Rok temu w miarę spodobnymi do siebie drużynami, a więc łatwiej grupie Ligi Europy tylko dwa punkty. No, Legia miała sześć nawet mocniejsze, nie no, Legia miała bardzo mocną grupę, tak powiedzmy sobie uczciwie, zrobić sześć punktów w grupie z Napoli i Leicester i Spartakiem to, to nie było wcale łatwe, elastowanko, więc to był jeden z lepszych występów polskich drużyn w, w pucharach, no szkoda tylko. Że niestety to, że oni nie dali rady potem w czterech meczach zdobyć jednego punktu. No jest... ja już byłem ucieszony, nie wygrali ten jeden. Dobra. Wygrali z Leicesteru się w XD, dobra. Ułożyło się pięknie. I teraz jeden remis, no ale niestety Legia wtedy akurat postanowiła walnąć się w łeb z całej siły pałą i, i zaczęło się walić wszystko, także do. No co szkoda, bo kurde, te jeden punkt i byłoby wyjście do ligi konferencji, tak i, i byłaby, byłaby wiosna w pucharach, co prawda na wiosnę legia też nie wyglądała dobrze, ale jednak trochę lepiej niż wtedy. I wiecie, i mogło się to potoczyć, wiecie, jakiś tam miarę łatwy przeciwnik z tej ligi konferencji i coś, no wiadomo, tam też by przepadał, bo w fazie pucharowej ligi konferencji już tak dobrych tych dużo, bo jednak więcej połów klasowych, ale byłaby wiosna pucharowa. A z drugiej strony może to Legia by spadła, jak Legia miała taki problem z utrzymaniem się, znaczy nie taki wielki, ale momentami problem z utrzymaniem się mimo nie w pucharach, no to gdyby wyszli na wiosnę, to może by spadli z ligi. Chociaż ja raczej nie ten. Raczej nie wierzyłem w spadek Legii ani przez chwilę. Dobra, Brandby 3 7 Pogoń, taki wynik obstawiam. No ja mam nadzieję, że będzie lepszy, no ale no oczywiście Brandby będzie faworytem i to dość znacznym z Pogonią. Wiecie, naprawdę, jeżeli, jeżeli, jeżeli Pogoń zagra świetnie, tak? jeżeli Pogoń zagra jak w pierwszej połowie z Islandią, albo jak w drugiej połowie z Brandby, to może nawet ten mecz wygrać, oczywiście. Może będzie, wiecie, 0-0 remis i dogrywka i karne, tak? To pamiętajcie, to jest dwóch mecz. Tu się wiele może starych już zdarzyć, tak? Może być tak jak najbardziej, że coś że się poobraca w inną stronę i ten... No ale, no, boję się tej Pogoni, bo Pogoń to tak gra w kratkę, że... No ale zobaczymy, oczywiście. Rapid miał jakieś molde, okej. Okay. Zasadzone temu, dwa punkty, no tak. Pewnie Rapid zdobył 6 punktów w ligi Konferencji dla Rapidu, no no no. Grupa z Genkiem, Dynamem Zagrzeb i West Hamem. No to też nie najgorsze, co? <grym> A, czy widzisz, oni z 6 punktami wyszli? No właśnie, to, to jest ten nasz pech, tak, bo... Bo z 6 punktami też się dało wyjść do Ligi Konferencji przy tym układzie, oczywiście, no. A ten jeden punkt jeszcze będą chyba gwarantował wyjście do Ligi Konferencji, także... Także to jest, to jest niestety, to jest niestety był tragizm ligi w tych Pucharach, że... Mimo dobrego wyniku z dobrymi punktowego, z dobrymi drużynami nie wyszło, bo tak jak mówisz, wiele drużyn wyszło z 6 z sześcioma punktami. Tylko no niestety tam się inaczej układały, wiesz, inaczej układały te punkty. O nas jak wszyscy popunktowali trochę. Szkoda Jak oceniasz Czeraków kontra Astana? E, wiesz no pozytywnie. Ciężko nie oceniać pani Higgins jego... pozytywnie i z uśmiechem. E, fajnie się mecz oglądało. Trudno równolegle do siatkówki e, Ale bardzo fajnie. No. Tylko trzeba pamiętać, że Astana, oczywiście to jest dobry zespół, ale no, te, ja wiesz, trochę zadaję sobie pytanie, na ile te problemy komunikacyjne, te problemy e, z przelotami, to, drużyna dwoma różnymi samolotami, część do Warszawy, część chyba do Krakowa, gdzieś tam jakieś cuda na kiju, e, jeszcze jakieś chyba choroby tam były, no ogólnie, ogólnie tam się wszystko, co mogło nie udać, to się nie udało. No teraz no myślę, że już wiesz, myślę, że już jest pozamiatane, nawet jak Astana strzeli gola, albo dwa u siebie, a Rakowowi nie jest łatwo strzelić gola w pucharach, pamiętajcie, tak? Roku na razie strzelił, chyba stracił trzy bramki w, w Pucharach. Oczywiście to te trzy bramki w jednym meczu z Gentem, tak? No, ale tam i tak w dwóch meczach było 3-1, to nie taki najgorszy wynik. Jak będzie Pan robił konkurs quiz, to niech Pan da znać. Oczywiście dam znać panianie spokojnie, Będę o tym mówił na pewno często na streamkach, więc to nie nastąpi nagle. Nie zostaniecie zaskoczeni, że jutro robimy quiz albo nie ominiecie go przez to. Łaskam 13 punktów, Dynamo 10 i Genk, ostatnie miejsce 5. No, no widzisz. Nie potrzebowaliśmy dwóch punktów do Ligi Konferencji. Wydaje mi się, że jeden... Aha, że nie potrzebowaliśmy... Się... Wydaje mi się, że nas jeden by dał, poczekaj, czy nie? Remi ze Spartakiem by nic nie dał, no dobra. Pekart nie trafił karnego w tej akcji meczu, dzięki temu zamiast Spartak skończyć na trzecim miejscu, skończył na pierwszym. No, to było śmieszne ogólnie tak, co tam się wydarzyło. To prawda, złupić Rusków. Spartak 10, punktów i pierwsze miejsce, Legia 6 punktów, czwarte miejsce. Jedna z lepszych grup, no, no, to było, wiesz, bardzo wyrównana grupa, jak, jak popatrzysz ogólnie, co tam, się, co tam się działo. Więc, no, no, tak. Teraz zabrakło szczęścia. Yy, I szkoda, że z takim wynikiem, że nie był troszeczkę lepszy wynik, i szkoda, że z takim wynikiem byśmy się dalej nie dostali, no, ale trudno, no. Tak się leżyło. Leicester 8 punktów, tak. Przeźmice się męczyli w eliminacjach, nawet taki Gent albo Rubin i Sudowa. Tak, 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 to mówię, no, Raków stracił 3 bramki, tak? Yy, Sudową nie stracił, no, bo żeby były karne na końcu, tak? Z gentem u siebie też przecież z Rubinem nie stracił bramki Z Gentem u siebie nie stracił bramki dopiero na wyjeździe dopiero na dwój wyjeździe stracił te trzy bramki, na się trochę na raków posypał w drugiej połowie zwłaszcza Ale wiecie Przewidźcy się męczyli z rakowem eliminacji? No tak, tak mówiłem Jaki quiz jeszcze nie wiadomo, nie to takie ogólnie, spokojnie. Ja kiedyś chciałem zrobić quiz o siatkówce, tylko nie wyrobiłem się i wiecie Teraz ogólnie mamy wakacje Skystream w rozjazdach nie jest to najlepszy moment na robienie quizów. wiesz sensie, jak będę miał pomysły ksią... wiecie, nagrodę inne jakieś rzeczy to chętnie zrobię, ale nie czekajcie na to jakoś tak. Nie wpisujcie tego do kalendarza, bo ja sam nie wiem, kiedy to będzie i czy będzie. Kiedyś będzie na pewno jakiś quiz jeszcze, no ale no nie za chwilę. Spokojnie. No dobra, na poli 10 punktów. No tak, no tam było wesoło. Dobra moi drodzy, ja będę kończył. Ja Wam dziękuję serdecznie za streamek. Mam na nadzieję, że ci mimo wszystko dobrze bawiliście, mimo że wynik nie był taki, jak chcieliśmy, żeby był. No ale cóż poradzić, cóż poradzić. Ja to mówił, że trudny medu powiedzieli, że w pierwszym meczu nie mogli oddać dobrych strzałów. Tak? No wiesz, no. W pierwszym meczu był 1-0 dla. W pierwszym meczu było przez 1-0 dla. dla Rakowa, tak? To też nie jest łatwo z takim drużyną wygrać. A cóż. Czy to ludzie stream z tego meczu na otwarcie? OS dla frajerów? Aż tam wiesz, za ostro. Nie wiem, no chciałbym tu zrobić jakiś mecz sportowy. Bardziej się nastawiałem w sumie, może na. może teraz bardziej na skoki, od... ale nie wiem, czy się wyrobię. Nie, nie wiem jaki będzie dokładnie układ dnia, bo mamy gości ogólnie w domu Jest taka spora bezwładność, ja też nie zawsze mam tutaj pokój dostępny I wszystko tutaj ten Więc postaram się zrobić jutro jakiś stream Ale nie wiem czy to, będzie, czy to będą skoki, czy to, będą, czy to będzie mecz e, Ten no... mecz e, Piatkarski czy jakiś, wieczor, czy jakiś tam wieczorny streamek z gier, coś postaram się zrobić Śląsk Pogoń 17.30, nie nie nie, na pewno ekstra klasy Coś większego jednak. Dobra. Ja Wam dziękuję serdecznie, Panowie. Trzymajcie się, bo mi miło z Wami się tutaj <gadać> pogadać. Co, fajnie sobie pogadaliśmy o piłeczce. o siatkówce trochę też. Szkoda, tylko niestety, że taki wynik. Ale dzięki Wam za każdą łapkę w górę, którą daliście. E, dziękuję każdej osobie, która obejrzała reklamy nasze, która nas tu jakoś wsparła. I co, I do zobaczenia. Strzelać do jutra. Także cześć, cześć, cześć. I dzięki.